zadamy obrady po przerwę, szanowni państwo, jesteśmy w punkcie 18. Na oko daje informacje. Mamy kolejny wniosek dotyczący rozpoczęcia prac bieżących do wykonania remontu dróg wymienionych we wniosku. Mają państwo ten wniosek przed sobą. Referat merytoryczny informuje o rozpoczęciu prac bieżących do wykonania remontu przedłużenia ulicy Ogrodowej na odcinku około 400 metrów od obwodnicy do ulicy Łącznej, ulicy Przemysłowej i Pionowej, strona przemysłowa w Kleszczowie, gminnej obwodnicy na odcinku od Roda w Kleszczowie, skrzyżowania ulicy Głównej Sportowej do nowo budowanego Roda w Żółwicy, skrzyżowania koło tak zwanego Winku. Czy mają państwo pytania w tym odnośnie tego wniosku, to bardzo proszę. Nie ma pana kierownika. Proszę, pan radny Ziemba. Panie wójcie, nie ma pana kierownika, a chciałbym zapytać, nie lepszym rozwiązaniem byłoby na tym odcinku od zjazdu na Antoniówkę do Roda w Żółwicy, do tego nowo wybudowanego? Bo tutaj w papierach mamy, że jeden pas zostanie zajęty na parking dla firm. To nie lepiej by było wybudować parking, powiedzmy, na tej obwodnicy, a zostawić te dwa pasy? Małe, kontynuacja, bo to przychodzi. Nie wiem, jest taka koncepcja zrobiona. Ten pas będzie odgrodzony, to nie jest tak, że autobusu będzie tylko... Bo czy to będzie bezpieczne po pierwsze, tak? Myślę, że będą jakieś bariotki postawione. A po drugie, się zachować. Jest sporo miejsca w tej strefie, myślę, że parking. No to jest gdzieś do dyskusji. Tego, co dyskutowaliśmy, będę słowo. Proszę. I mógłby pan więcej przypomnieć, ile lat ma obwodnica na tym wnioskowanym odcinku? Nie wiem, czy się pan wie. 2004 zaczęto pracę. A na ile lat była gwarancja przewidziana na tą obwodnicę? Wtedy chyba było 10-letnim gwarancją. 10 lat. No ale ta obwodnica jest opłakana w stanie. Chcemy sprawdzić, po prostu przeprowadzić badania i podbudowy i zobaczyć, co się dzieje. Tak? Bo to warstwę wierzchą ścieraną trzeba na pewno zmienić. Zmierzam do tego, że jak zostanie wykonany remont, bo na pewno nawet to przyzwolenie. Nie radny, to nie jest tak, że ten remont już zaczynamy. To może być może za rok, czy może za dwa lata. No tak, ale będziemy ten remont wykonywać. I ja zmierzam do tego, że może jakieś obostrzenia wprowadzić, żeby ta gwarancja była w nieco dłuższym czasie, tak? Bo rzeczywiście ten ruch na obwodnicy u nas nie jest zbyt duży, bo jest zrezygnowany, a jest w opłakanym stanie, tak? Tych 10-letnich gwarancji, bo to nam się nie opłaciło. Było tak na przykład, że płaciliśmy 10-letnich gwarancję, a w międzyczasie firma ginęła z rynku. I to nic nam nie dawało. Dlatego zeszliśmy do tych gwarancji 5-letnich, normalnie tak jak obowiązują. Bo to się nie przekłada. W tamtym czasie budowane były obwodnice, nie było badań laboratoryjnych gruntu. Po prostu asfaltu i wykonania tych pracy. To tak jak w dzisiejszym sprawozdaniu. Wszystko wielkie robimy na każdym odcinku. Jak wykonawca zrobi to źle, po prostu płaci karę i poprawia. Chodzi o to, żeby ją zabezpieczyć na okres czasu, niż na te tylko 10 lat. Ale czy gwarancja jeszcze obejmuje tą obwodnicę, czy już wygasła? Ten odcinek pierwszy, ten sportowy osiągnął się w obwodnicy. Czyli wygasła już pan? Tak. Robicie ten pierwszy odcinek gwarancji, ale już nie obejmuje na pewno. Obwodnicy. Od sportowej do... Żadne. Jeszcze tutaj pierwszy trzeba. Ale razem tam już gwarancja nie obowiązuje. Panie Robacie, ale chodzi mi o to, żeby przy po remontowaniu tej drogi jakoś, nie wiem, wymusić na tej firmie, która będzie przeprowadzać ten remont, żeby, czy jest taka w ogóle prawna możliwość, żeby ta gwarancja była nieco dłużej niż 10 lat. To sam pan widzi, jaki jest stan tej naszej obwodnicy. Samochody nie jeżdżą, nie wiadomo jakie, ale jest dziura na dziurze. Panie Robacie, ten odcinek kiedy był budowany? Ten pierwszy? 2002-2003. Kto wtedy rządził? Proszę państwa, zamówienie publiczne ostatnio jest tak, że w zasadzie nie sugeruje się żądania dłuższych gwarancji, czy gwarancji pięcioletnich. SLT wygrupowane. Czasami, jeżeli stosujemy kryterium gwarancja, to jest punktów gromadzy,
który oferuje dłuższą gwarancję, już wtedy stosujemy, ale też żeby zaleceń prawników, to góra do 7-8 lat stosowanie gwarancji. Dlatego, że żywotność nawierzchni ścieranej to jest w zasadzie przyjmuje się około 10 lat. I żądanie dłuższej gwarancji to jest jakby mocno wątpliwe, by to po prostu jest tego nie zyskałem. Przyjmuje się, że na każdy centymetr warstwy ścieralnej żywotność jej około 2 lat, tak się przyjmuje, więc jeżeli ma w zasadzie 4-5 cm warstwy ścieralnej zazwyczaj o takiej długości, no to 8-10 lat to jest ta żywotność nawierzchni. Wcześniej stosowaliśmy, tak, dlatego ale to nie jest 10 lat. No, w jakiś sposób na pewno wpłaciliśmy wykonawcę za gwarancję, co to jest rok. Panie Robercie, no ale są drogi, które mają więcej niż 10 lat czy 15 i ten staw jest zadowalający. Nie gminie Pleszu. Krzysiu? Zgadza się. Ale też są drogi, które mają 20 lat, też są takie. Gdyby tak przeprowadzić teren, to czy by ta droga by trzymała więcej niż te parę lat? Panie Radny, co więcej, my nawet dzisiaj nie możemy tylko na chce żądać, żeby nie utrzymał na przykład tego gminy, bo po prostu to jest już robi wszystko zgodnie z normami, z warunkami technicznymi, to w zasadzie nie można by nic narzucić. Kiedyś stosowaliśmy takie były zapisy o kruszywach bazaltowych. Szkoły są różne, to prawda, odnośnie tych kruszyw, czy one są aż tak dobre, wyżarniejsze, czy nie. Tego już się nie można stosować, bo to już jest utrudnianie konkurencji. Na innych kruszywach energetycznych też są robione. Też tyle wytrzymują i nie można narzucić gwarancji, że mają być konkretnie takie czy inne nawierzchnie. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze do tego wniosku? Jeśli nie ma, szanowni Państwo, proszę. Proszę Państwa, no wydaje mi się, że obwodnica to jest obwodnica, więc nie powinniśmy tam robić żadnych chodników, bo to miałby być ruch objazdowy i tak dalej, więc na pewno myśl tego nie powinniśmy też zwężać na żadnym odcinku. Pozostawić i tak jak dyskutowaliśmy na komisji, nie wiem, wniosek tutaj niewiele da w tym stanie rzeczy, niemniej jednak ja uważam, że gmina utworzyła strefy przemysłowe i w lokalizacji gdzieś obok albo na strefie, jeżeli ktoś czegoś się nie da, to po przeciwnej stronie, gdzie jest strefa, ale zrobić parkingi dla tych wszystkich firm, miejsce do parkowania i tak dalej, bo to jest już dzisiaj 21 wiek. Kierowca, który czeka na załadunek czy na rozładunek, powinien mieć miejsce, gdzie może usiąść na ławce, zjeść kanapkę albo załatwić inne potrzeby i tak dalej. Nie chodzić po lasach i wydaje mi się, że powinna gmina zaplanować przy obwodnicy i przy tych, czyli tutaj na tym odcinku, gdzie jest strefa w Kleszczowie po przeciwnej stronie ulicy Unijnej, tak samo w Żurnicy, bo tam cały czas jest obwodnica i o obwodnicy dzisiaj mówimy. Wydaje mi się za słuszne, żebyśmy zaplanowali parkingi na jednej, na drugiej i na trzeciej strefie, aby przyjeżdżające tiry i mam nadzieję, że strefy będą się rozwijać w przyszłości, ten ruch będzie większy, żebyśmy nie zwężali dróg koczownych i pozorem, bo obwodnica jest do tego, żeby jeździć swobodnie i bezpiecznie dla wszystkich, którzy korzystają z tego ruchu kołowego, a piesi tam nie powinni mieć miejsca. Jest ścieżka rowerowa za rowem, więc jest bezpieczna i tak powinna pozostać. Natomiast nie, ścieżki rowerowe są, natomiast nie zawężać dróg i nie robić chodników, bo tam obwodnice są dla ruchu kołowego. Dziękuję. Proszę pan radny Kuczmierek. Co? Pan radny Kuczmierek. Proszę. Panie przewodniczący, wydaje mi się również, że niecelowym jest zawężanie obwodnicy i budowanie tam parkingu. Z tego co pamiętam, to w strefie przemysłowej tutaj właśnie między ulicą Przemysłową chyba Milenijną, tam były chyba przewidziane któraś działka na parkingi, jakieś CPM, o ile ja pamiętam w wersji pierwotnej. Ona nam dzisiaj chyba się zazieleniła, tam już rosną wysokie brzozy.
może trzeba wrócić do tej koncepcji i tam zlokalizować te parkingi. Natomiast zawężanie obwodnicy, która miała pełnić i ma tą rolę pełnić, żeby odciągnąć ruch Kleszczowie, prawda? Ona spełnia swoją rolę, bo rzeczywiście ruch Kleszczowie tu lokalnie się zmniejszył, prawda? Mówimy o tych samochodach, które lecą obwodnicą. No i teraz wyłączenie tam, załóżmy, lewoskrętu na strefę przemysłową i tak dalej, będzie blokadą. Na pewno nasilą się, jest to niebezpieczne, prawda? Będzie to niebezpieczne, bo to niejako wydzielony będzie kawałek pasa ruchu, który rzeczywiście będzie blokował w znacznym stopniu ruch. Tak? Również. Myślę, że tak. Tak to chyba powinniście być rzeczywiście widzieć. I może to trzeba do tej koncepcji wrócić, żeby tą działkę rzeczywiście przeznaczyć na parking, jeżeli jest taka potrzeba. Aczkolwiek obserwuję sprawę, że to parkowanie odbywa się na ulicy Przemysłowej, tam u góry, bo ona jest bardzo szeroka i niewykorzystana. Tak? Natomiast również istnieje możliwość zamienić tą drogą rowerową na końcowej fazie działań, czyli od strony północnej, czyli od strony południowej ulicy Milenijnej. Jest jeszcze od pasu zieleni do działek, nie wiem, czy to są działki już sprzedane, wchodzą skład tych działek z tych strefy przemysłowej czy tych firm. Natomiast jest również no, ta firma, która jedna firma tam chyba ładny parking zrobiła i ta firma, która pobudowana jest na miejsce tego warszawskiego przedsiębiorstwa robót geologicznych, prawda, czy tam robi, co robiło odwierty. Również tam ładny parking został wybudowany i sądzę, że to kosztem również tego terenu wykupionego. Dziękuję. Bardzo proszę Państwa wyjaśnienia, bo tak tutaj mówimy o zamierzaniu obwodnicy. Tylko przypomnę, że w tych miejscach parkingowych dużo obwodnicy mówimy tylko w tych miejscach strefy, gdzie są dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Tylko w tych miejscach. Indziej nie mówimy o zamierzaniu obwodnicy. Dobrze, Szanowni Państwo, tutaj referat prosi nas, proszę Pani Radna Szczęs. Odnośnie ścieżki rowerowej, to jest wzdłuż prawie całej długości obwodnicy jest ścieżka rowerowa, natomiast na odcinku od ronda w Kleszczowie do skrzyżowania z ulicą Ogrodową nie ma ścieżki rowerowej i chyba o ten odcinek właśnie chodzi. Uważam, że by się przydało, bo rzeczywiście jest pobocze wykorzystywane przez rowerzystów i ludzi, którzy biegają i są zniknięci. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajmowała się tą sprawą, pozytywnie zaopiniowała wniosek i zaakceptowała zaplanowane prace zmierzające do wykonania remontu dróg, które mają Państwo w wniosku przedstawione. Jeśli Państwo radni mają propozycję zmian, to bardzo proszę o sformułowanie wniosku, ponieważ musimy zająć stanowisko w tej kwestii. Jeśli Państwo radni nie zgłaszają wniosku zmian do tego, co przedstawił referat, to ja poddaję pod głosowanie to, co dostaliśmy z urzędu. Tak jest. Proszę Pan Radny Siurka. Panie Przewodniczący, no, myślę, że to tutaj przedmówcy mówili, no ten wniosek jest zasadny, żeby w Kleszczowie wybudować taki parking, a żeby to był w takim miejscu, żeby był z dala od ulicy, od ruchu, no bo myślę, że kierowca, który czeka dzień, czy tam dobę, czy ileś na załadunek albo na rozładunek, no to dobrze by było, żeby on zjechał z tej ulicy. Nie wiem, no różnie kierowcy się zachowują, gotują, tam no, załatwiają swoje potrzeby i czekają na ten załadunek, to nie będzie stał tutaj przy ruchu, gdzie samochody jeżdżą i wiatr hula po jego kabinie, z jednej strony będzie stał na poboczu, a na drugą stronę nie wyjdzie, albo dojdzie jeszcze do tragedii. Tu Rada Tarkowska dobrze zauważyła, że taki parking w naszej gminie, no nie wiem, przynajmniej może gdzieś jeden powinniśmy najpierw spróbować wybudować, ale taki z prawdziwego zdarzenia, żeby zjechać z ulicy, zaparkować, żeby tam była toaleta, no nie wiem, czy może jakaś tam zadaszenie, żeby on tam mógł sobie zjeść coś takiego, no jak to się robi teraz przy trasach na tych mopach takich, z jakąś ławką i stolikiem i może takie jedno miejsce zróbmy, zobaczymy za jaki czas i będą tak potrzeby, nie wiem, wzrastać, no to będziemy myśleć o drugim, ale no nie wiem, najpierw na tej jednej strefie tutaj w Kleszczowie czy na Żubicy, no tak żeby może porównać, żeby kierowcy mogli się zatrzymać gdzieś na środku, żeby mieli bliski dojazd i do strefy tutaj w Kleszczowie, do strefy, no i gdzieś może i
ja składam taki wniosek, żebyśmy wybudowali taki parking, ale może, no nie wiem, może referat jeszcze by się zastanowił, gdzie tą organizację faktycznie wybrać, czy to tutaj, czy tu. Ale panie radny, my nie jesteśmy właścicielem działek na Ostrowie. Właścicielem działek jest fundacją. Też to są osoby fizyczne. I gmina też jest. Ale panie wójcie, no to... No na strefie nie. Fundacja na Polę ma ze trzy działki. Szanowni państwo, z tego co była dyskusja... Ale to tak trochę to... Ja myślę, że to no, nawet by to nie wyglądało chyba tak normalnie, żeby w Kieszowie budować parking przy strefach, przy drogach dwujezdniowych, no bo nie ma innego miejsca. No to trochę... No idźmy już do przodu, bo to tam się zatrzyma, nie wiem, 2, 3, 4 tiry, a może na dzień dzisiejszy jest potrzeba na weekend na 20 czy 30 samochodów i no myślę, że chyba to powinno być takie odpowiednie miejsca, a nie przy ulicy. Szanowni państwo, z tego co pamiętam z dyskusji z komisji, to założenie było takie, że parking na dłuższy postój dla kierowców ma być wybudowany przy stacji paliw. Na dłuższy postój. Ale tutaj ile tam miejsc będzie? A tutaj kwestia zajęcia tego pasa na obwodnicy, miałby być ten parking dla kierowców, którzy przyjeżdżają i czekają na przykład godzinę czy dwie w kolejce na załadunek czy rozładunek, bo de facto te samochody stoją tam już dzisiaj, tak? Kierowca przyjeżdża i czeka po prostu na swoją kolejkę, nie ma zaparkować, staje przy ulicy i tam czeka. Więc już trzeba rozgraniczyć dwie kwestie. Jeden parking, który jest potrzebny, jest koncepcja budowy przy stacji paliw. Czyli mamy już to zaplecze, bo jest i tam prysznic, i na stacji może sobie kierowca kupić, może skorzystać z toalety i tak dalej. Myślę, że to jedna toaleta tam na stacji, na ileś tam samochodów, to na pewno będzie za mało. Może dłuższy postój tam mieć, a tutaj chodzi o rozwiązanie problemu parkowania tych ciężarówek na mówię, na godzinę, na dwie maksymalnie, które czekają na swój wjazd. Ale myślę, że... zakładów nie mogą czekać. No, myślę, że nie wiem, na teren zakładu to każdy ma na swoją godzinę wyznaczoną przyjazd i przyjeżdża na godzinę, ładuje się i wyjeżdża. Na terenie zakładu nie mogą. Więc takie było założenie z tego, co pamiętam. Ale w tym założeniu, na przykład tutaj budowa tego parkingu przy stacji paliw, panie Robercie, mamy na przykład dzisiaj jakąś orientację, na ile to by było miejsc tych parkingowych dla tych samochodów ciężarowych. No po prostu, co to jest 6-8 samochodów? Ludzie. To w pajcie stoi nam przez domy, czeka 10 samochodów na ulicy. No to one się tutaj nawet już nie zmieszczą. 6-8 samochodów, no to nie przesadzajmy. Uważam, że tak jakby się zatrzymała, no nie wiem, więcej to z nim, że ten parking będzie wykorzystywany stale przez, nie wiem, 20 tirów. No, wydaje mi się, że chyba, no nie, czy tam. Jak będzie stał na parkingu przy kościele, nie będzie stał tu i będzie tam stał we wszystkich miejscach. Tylko powiecie sobie, jak przystało na gminę Kleszczów na parkingu. Proszę pan radny Jarząbek. Szanowni państwo, panie wójcie, ja mam takie pytanie, bo pamiętam naszą rozmowę, nie wiem, sprzed 2-3 lat. Na terenie strefy przemysłowej w Kleszczowie była zostawiona jakaś nieruchomość właśnie pod tego typu inwestycje. Wiem też, że mieszkaniec naszej gminy, który rozwijał swoją działalność gospodarczą, chciał tego terenu. I wtedy była wyraźna odpowiedź i wyraźne też pana stanowisko, że tam działka jest zarezerwowana pod właśnie parking plus MOP dla kierowców, którzy korzystają ze stref przemysłowych na terenie gminy Kleszcz. O tej działce. Czy panie wójcie, czy dobrze pamiętam, czy nie dobrze pamiętam? Panie radny, może pan dobrze pamięta, tylko... Tam była kwestia taka, że mieliśmy połączyć tą ulicę przemysłową z obwodnicą. To się okazało, że fundacja sprzedała, chociaż w planach naszych wyglądało to inaczej. I tu o tym myśleliśmy, te pierwsze rozmowy były o tym parkingu. A ta druga działka, która jest właścicielem fundacji, to jest na zapleczu Zorbetu, a teraz u honoru. Ona po prostu wchodzi w ten las. Nie mam możliwości. Ja tylko powiem, że nic fundacja nie sprzedała od czasu, kiedy była tutaj dyskusja na ten temat. Akurat w tym miejscu. Ale akurat w tym miejscu, co chcieliśmy połączyć, to się okazało, że u nas była dokumentacja, że jest wolna działka i chcieliśmy tam zrobić ten parking. I mało to była mowa nawet o miejscu takim, gdzie odbywały się różne uroczystości gminne. Taki był. A za wcześnie.
A jeszcze te zamrożone działka sprzedałem dla tej firmy, która w tej chwili nie jest. Ale jest tam do dyspozycji. Ale jest tam z okularzy, z tam jest, w terenie leży. I teraz trzeba byłoby na przykład, jeżeli tam mielibyśmy umiejscowić parking, to trzeba byłoby do tej leśnej drogi robić tuk normalnie przyjezd. Tak? Czyli tam w tym miejscu już jest problem poruszania się w ciężarstwie. Nie wiem. Ale słuchajcie, to, drodzy Państwo, to jest dyskusja na przyszłość. To nie stanie się w tym roku, ani w przyszłym, może za dwa lata. Dobrze, szanowni Państwo, mamy wniosek o zajęcie stanowiska. Ja proponuję przejść do głosowania, czy w ogóle zajmujemy się, czy urząd będzie się zajmował tymi pracami zmierzającymi do remontu w tym odcinku dróg. A jeśli chodzi o kwestię parkingu, gdzie go zlokalizować, to myślę, że podczas kolejnych prac w przyszłości będziemy. My tutaj w tym wniosku nie analizowaliśmy w ogóle możliwości budowania parkingu na sklepach, bo nie przyszło nam do głowy akurat. No ale to teraz na przykład nie możemy to tutaj dorzucić to słowo budowa parkingu, jak będzie jakaś tam możliwość, żeby zrobić analizę, w którym miejscu ten parking faktycznie mógłby być. No i wtedy będziemy mieli jasność, a tak to znowu będziemy dopiero zaczynać od początku. Tak, budowaliśmy obwodnicę, nie po to, żeby się stało tak. Dobrze, szanowni Państwo. Te są tylko w ramach pasa drogowego, nie wychodzą poza pasy. Więc zaproponuję takie rozwiązanie. Przejdźmy do głosowania wniosku i poprosimy referat o uwzględnienie sugestii Państwa Radnych o możliwość wybudowania, zlokalizowania parkingu, czy to w następnym sobie w Kleszczowie, czy w Żołnicy, w zależności tam, gdzie będzie odpowiedni do tego terenu. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku referatu w sprawie remontu tych odcinków z rąk? Proszę powiedzieć na koniec coś przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał z uwzględnieniem? Jest. 11 głosów za, 2 wstrzymujące. Wniosek został przyjęty. Szanowni Państwo, kolejny wniosek, referatu ochrony środowiska gospodarki Grodami dotyczy celowości skorzystania z prawa pierwokupu w nabyciu nieruchomości. Macie Państwo również ten wniosek przed sobą. Do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęła warunkowa umowa sprzedaży działki numer 130/1 o powierzchni 4,2862 hektara położonej w obrębie Uszczanowice. Gminie Kleszczów przysługuje prawo pierwokupu w nabyciu tej nieruchomości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Uszczanowice. Działka znajduje się w strefie MW, teren zabudowy mieszkaniowej i wielorodzinnej oraz 16MN łamane przez pół tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie w przedmiocie celowości skorzystania z prawa w nabyciu tej nieruchomości dla pozyskania jej na inwestycje w tym terenie. Skorzystanie z prawa pierwokupu wymaga zabezpieczenia środków w budżecie gminy Kleszczów. Kwota transakcji przeniesienia własności wyżej wymienionej działki wynosi 1 750 000 zł. Bardzo proszę, szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Jak Państwo widzą w załączniku graficznym, jest to teren zlokalizowany przy biegnącym wzdłuż drogi przy Mochanowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na całej długości praktycznie. Na komisji budżetowej dyskutowaliśmy na ten temat. Komisja nie wypracowała stanowiska w tej sprawie. Ja mam pytanie. Bardzo proszę. Do pana Wójta czy do pana Roberta, no bo skoro pojawił się wniosek, to no, musimy mieć jakiś cel, żeby zakupić grunty, to nie wiem, co my tam mamy budować? No bo no dobra, kupujemy, ale po co?
Korzystamy z prawa pierwokupu. Ale to no niestety gmina ma te prawo pierwokupu. Do tej pory gmina miała wyrażone z tego pierwokupu. Taka sytuacja trochę konwencjonalna jest dla nabywcy, ale niestety już ustawodawca przewidział takie prawo kupu przez gminę. Są to tereny pod zabudową mieszkaniową. Teren 4 hektary. 250 hektara. Proszę Państwa, dzisiaj my mamy tam jeszcze około hektara chyba pod budownictwo wielorodzinne. No niestety, jeżeli tutaj kupuje firma od właściciela teraz w tej chwili i najprawdopodobniej ta firma ma taką możliwość, że może budownictwo wielomieszkaniowe prowadzić, bo zajmuje się deweloperstwem, to że może tu zachwiać jakiś taki, no po prostu powiedzmy ten lokalny porządek, tak? No, dzisiaj też już się dużo mówi, że na przykład jak będzie ten duży napływ, no to zawsze jest jakiś tam podział. Jeżeli będzie to prowadzone w taki sposób, no nie wiem, kontrolowany w miarę, żeby jakiś wpływ na gminę, to uważam, że to jest zasadne, żeby to kupić i Państwo decydujecie o takich rzeczach mniej po prostu ważne, no to jest ważna decyzja, bo tu może powstać około 50 bloków. Tam jest zabudowa do wysokości 17 metrów, czyli 5 kondygnacji może powstać. No i jeżeli będzie to deweloper i postawi tyle budynków, no liczymy się z tym, że tu może przybyć do gminy 2-3 tysiące mieszkańców. Także ja bym prosił Państwa o zajęcie decyzji, żeby nie było to tak, że po prostu ja zdecydowałem, bo Państwo dzisiaj przeznaczyliście środki, tak jak wspomniał Pan Radny Michałek. No i co? No i po prostu Państwo zdecydujcie, czy faktycznie ma to sens kupienia, czy nie? No, myślę, że to jest cena rynkowa i to tutaj naszego budżetu jakby nie uszczupla, a spokojnie możemy tą politykę lokalną, tam nieruchomością prowadzić, tak? Budować spokojnie. Bo to są tylko praktycznie, mamy jeszcze tutaj taki mały odcinek tutaj na urzędowej ulicy, tu jest też pod zabudową wielorodzinną, tak? Po prostu nie mamy tego dużo pod zabudowę wielorodzinną. W naszych gminie jest duże działek pod zabudowę jednorodzinną, z tym my też mamy na kolejnym Szanowice około 200 działek do sprzedaży, tak jako gmina. Ja mam obawy, że w tym momencie, jeżeli tu powstanie wielorodzinne, może nam po prostu zakłócić sprzedaż tych działek pod budynek swojej rodziny. Tutaj też wydaliśmy potężne pieniądze. Jest to zablokowane, ta inwestycja potrwa jeszcze może 2 lata, ale mimo wszystko to są wielkie nakłady. Także prosił Państwa, żebyście podjęli. To nie musi być wiadomo, że może na dzisiaj nie potrzebujemy tej budowy rodzinnej, bo jeszcze tam mamy na kilka roku, powiedzmy na 6 lat, żeby możemy postawić. Ale z czasem już tej możliwości, jeżeli ktoś tu nabędzie, bo co innego byłoby, żeby ta osoba w tej chwili posiadała budową, no to wiadomo, że ale ta osoba się pozbywa. Myślę, że warto skorzystać z tego prawa pierwotnego. Szanowni Państwo, ja mam pytanie, Panie Wójcie, czy my moglibyśmy otrzymać tą umowę, która wpłynęła do urzędu? Czy umowa żadna nie wpłynęła? Wpłynęła warunkowa umowa sprzedaży działu. W formie aktu. Czy my moglibyśmy otrzymać ten akt? To znaczy, no Panie Przewodniczący, czy możliwe, że możecie Państwo otrzymać, ale to no, trzeba by zanalizować się jakby dane, bo no, ja tu nie chciałbym danych wystawiać. Dobrze, no tutaj nie, ja nie oczekuję jakichś danych wrażliwych, po prostu chciałbym poznać treść tej umowy. Czy mamy, czy no, możemy to, otrzymać? Tak, dzisiaj jest to ochrona danych osobowych, to jest, ja tutaj po prostu pomysłem. Będzie coraz dobra, no to śpieszmy się, żeby to jeszcze go... Myślę, że każdy... Ja nie wiem, czy to jest Państwu potrzebne. Ale Szanowni Państwo, każdy z radnych sprawując mandat ma świadomość tego, że obowiązuje go jakaś tajemnica, tak? I odpowiada każdy, ma tą świadomość, bo też na szkoleniach jest to tłumaczone i tak dalej, jak wygląda ochrona danych osobowych. Jeśli są jakieś dane, które ustawa zakazuje wprost, nie można ich nawet radnym przekazać, to proszę je, nie wiem, zasłonić, usunąć. Ale ja prosił... No to, Panie Przewodniczący, jeżeli Pan chciałbym, tak chce, tak proszę zrobić przerwę i się zastanowimy, jak to zrobić. Tak, tak. Tak. Państwo tak chcecie? Nie. Tak. Czy Państwo radni chcą tą umowę otrzymać? Tak. Ale 5 minut. 3. Dobrze, niech się wypowie, może Pani mecenas. Pani
Pani mecenas, no dobrze, pani mecenas, pani mecenas, czy to jest potrzebne, nie pani mecenas, czy to jest prawo czy nie? Ale chwileczkę, proszę. W jakiejś formie możemy udostępnić, a więc jesteśmy zanonimizowanym pewnych danych. Dobrze, to szanowni państwo, dobrze. Ja podejrzewam, że sesja nie skończy się w ciągu 5 minut, dlatego prosiłbym o przygotowanie tych dokumentów, a my w tym czasie zajmiemy się kolejnymi sprawami, które mamy jeszcze dzisiaj do omówienia. Szanowni Państwo Radni, Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, ja myślę, że tu najpierw trzeba było się zastanowić, czy, no bo Pan mówi, że samorząd ma budować około 50 bloków, czy my jako gmina mamy dalej brnąć w budowanie tych bloków, czy nam to jest to potrzebne, bo wie Pan, no, dzisiaj z perspektywy czasu patrząc na to, to my no, mamy, no śmiem powiedzieć, na utrzymaniu te bloki, które już mamy i cały czas jak wychodzi z jakichś tam sprawozdań, no to my je remontujemy, dokładamy i nigdy nie wychodzimy z tym na plus. I budować kolejne bloki w takiej ilości, jeszcze jedno piętro więcej, to nie wiem, czy to w naszej gminie jest to potrzebne, gdzie przed chwilą żeśmy rozmawiali, jak tu pan sam mówił, że może tak się stać, że za chwilę do budżetu spłynie tam te 20 parę milionów mniej z wydobycia z opłat eksploatacyjnej. I czy my mamy dalej w to brnąć? Czy Państwo Radni są zainteresowani dalszym kupieniem ziemi po to, żeby, no bo dzisiaj nie ma celu, a być może w przyszłości będziemy budować bloki, no. Bo w moim przekonaniu ta budowa kolejnych bloków, gdzie już postawiliśmy teraz kolejne dwa, jeszcze Pan mówi, że mamy miejsce tam na 2 czy 4, czy to no, nie jest na dzień dzisiejszy, myślę, że aż wystarczające, żeby te bloki budować i utrzymywać, bo czy za lat, nie wiem tam ile, nie będziemy mieli z tym kłopotu, że nie, no, nie chciałbym powiedzieć, że nie będzie nas stać na remont, ale czyli jacy ludzie będą w tych blokach mieszkać, bo trzeba będzie na pewno im podnosić czynsze, żeby oni tutaj chcieli być. I czy jest dzisiaj zasadne wyrzucić tam, nie wiem, to jest 1 700 000 na zakup tych gruntów, że no, może w przyszłości będziemy stawiać. Znaczy nie jest to dobre, jak przyjdzie deweloper i kupi, wybuduje bloki i mieszkańcy nasi tutaj, ci, którzy będą się sprowadzać, ci, którzy tutaj mieszkają, to będą, nie wiem, czy kupować, czy wynajmować sobie od firmy, a my wtedy no, problem będziemy rozwiązani mieli z utrzymaniem, z ośnieżaniem, z remontowaniem, no to z wszystkimi pracami, które się wiążą z utrzymaniem tych bloków. No tak, myślę, że już są w tych blokach, o tych mieszkaniach, już to doświadczeń mamy tutaj sporo. No i właśnie, czy jest nam to dalej potrzeba, żeby budować te bloki i znowu obciążać budżet? Panie, można? Proszę. Panie Radny, to nie znaczy, że ma to gmina budować. My możemy w sposób taki, no, kontrolowany w miarę, tak powiem, może to brzydko wygląda, po kawałku po prostu dla spółdzielni mieszkaniowej, tak, chociaż spółdzielnia mieszkaniowa, ta co u nas wybudowała Bohatowska, to też zachowała się jak deweloper. Czyli dla dewelopera sprzedawać na przykład na 2 bloki, jakbyś taka potrzeba i można wprowadzić opłaty czynszowe, inne rzeczy. I po prostu mamy spokojnie możemy tą politykę zarządzania, czy po prostu kontrolowania. Bo doskonale Pan wie, że deweloper wejdzie i wywołuje 50 bloków, to te wieści społeczne w Pana miejscowości, w Szanowicach, no mogą się troszeczkę zakryć. Ale dlaczego są się Pan ma już na zebraniach wiejskich w Szanowicach, no jest taki po prostu przyrodny mieszkaniec bloków, tak? Dużo jest takich sytuacji kontrowersyjnych, gdzie po prostu mieszkańcy mają wiele tam różnych miejsc. Ale my tam możemy zmienić plan i tam nie może być, nie musi być, że będzie tam... Pan nie może zmienić tej chwili planu, bo po prostu będzie chciał Pan zapłacić przygotowanie, to jest jedna rzecz. Tutaj cena rynkowa jest 40 zł, uważam, że to nie jest... Można później ogłaszać przetarg i będzie mogło ogłaszać tam mniejsze, podzielić to na działki mniejsze i sprzedać po prostu też przetargę. Tak? Myślę, że na pewno z korzyścią, a nie z konstatą. To jest taka też powiedzmy lokata tych naszych środków finansowych w ziemi. To jest nie tyle. Widzę, że w Szanowicach mówiliśmy cały czas, że jest najgorsze. W taki sposób mówię, będzie zrównoważony. Tylko Państwu powiedziałem, że mamy wydane grube dziesiątki milionów w kolejnym Szanowicach, gdzie mamy. Jesteśmy właścicielem tych butów podzawodowej jednorodziny. No i to może też zaważyć, tak? No tutaj też nie widać jakby
zainteresowania na tym drogą. Jeśli pokażę jeszcze taki deweloper, to może być taka sytuacja, że wybudujemy jeszcze tą drogę przez SKOK, no to do chatów może to ma się przeprowadzić, tak? Jak kupisz mieszkanie, dlaczego mam w blokach mieszkać w Bełchatowie? Sprzedam blok, kupuję sobie w Kleszczewie, bo w Kleszczewie są to jest za darmo, to jest za darmo, to jest za darmo. A to tak zawsze będzie, że wygramy tych problemów. Być może to nie będzie. Dobrze, tak. Dziękuję bardzo. Wiele jest tu. Proszę pana radny Jerzy. Szanowni państwo, proszę o spokój. Państwo radni, panie wójcie. Ja mam takie pytanie. Czy za pana kadencji, panie wójcie, zgłaszał się do pana jakiś deweloper albo spółdzielnia mieszkaniowa, która chciała nabyć grunty od gminy Kleszczów w celu budowy kolejnych budynków wielorodzinnych? Chciałbym, żeby pan mi na to pytanie odpowiedział. Jeśli pan wójt był tak uprzejmy i mi odpowiedział, to ja bym dalej kontynuował rozmowę. Tak, zgłaszał się deweloper, nie, spółdzielnia też próbowała, przyjeżdżała tutaj. Z tym, że państwo wiecie, że to jest też państwa zgoda, bo musimy ogłaszać przetarg na taki. Nie wyraziliśmy zgody. Nie wyraziliśmy zgody. Ale mówię, tak. Pan radny zadał pytanie. Tak, zgłaszał się i spółdzielnia i deweloper. Super, dziękuję bardzo. Panie wójcie, szanowni państwo, ja mam co jakiś czas sygnały od mieszkańców z całej gminy, że również byliby zainteresowani kupnem takiego mieszkania. Mieszkania własnościowego, niekoniecznie mieszkania komunalnego. Bardzo często są to mieszkańcy gminy Kleszczów, ale nie tylko, zaznaczam. I uważam za zasadne to, co pan wójt akurat mówił, tylko chciałbym, żeby to miało odzwierciedlenie w przyszłości. Że gdyby na przykład gmina Kleszczów nabyła te grunty wielkości tam ponad 4 hektarów, to żeby sukcesywnie, na przykład już za chwilę, sprzedała grunty pod budowę 4 czy 5 budynków wielorodzinnych. Wiadomo, że 40 czy 50 jest to bardzo dużo i to może być jakiś tam problem, ale też szanowni państwo radni, my musimy się zastanowić, wy musicie się zastanowić, czy my jako gmina Kleszczów zamykamy się na ludzi z zewnątrz, czy nie. Musimy mieć też tego świadomość, że gdyby nie ci mieszkańcy, którzy przyszli do gminy, są napływowi w ciągu ostatnich kilku lat, rolnicy, mieszkańcy rdzenni nie sprzedaliby wielu gruntów. Do tej pory by to były prawdopodobnie ugory, które by były praktycznie bezwartościowe. Nie byłoby polomarketu, Solpark też by nie miał racji bytu. Stajemy przed tak naprawdę bardzo trudnym wyzwaniem. Wiem osobiście, że te grunty też są warte tej ceny, która jest tutaj zaproponowana przez urząd, ale chciałbym, żeby pan wójt, czy ewentualnie przyszłe władze zadeklarowały chęć sprzedaży tych gruntów w jakichś tam częściach. Bo to naprawdę jest, wydaje mi się, jest taka potrzeba wśród mieszkańców naszej gminy. Nie każdy ma ochotę, życzenie mieszkać w domu na działce. Nie każdy ma też pieniądze, żeby budować dom, żeby ogrodzić, utrzymywać, ale też nie każdy chce, bo niektórzy ludzie wolą zamknąć mieszkanie, wyjechać, pojechać gdzieś, można powiedzieć, na wycieczkę, zwiedzać świat. Jeśli ma się własny dom, jest to utrudnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani radna Tarkowska. Mówi to radny Kamil, ale jeszcze też może trochę historii. Kiedy opracowywaliśmy strategię rozwoju gminy Kleszczów do 2015 roku, uważaliśmy, że w gminie Kleszczów może zamieszkać nawet do 20 tysięcy ludzi. Stąd też aspiracje na prawa miejskie, stąd też zaplanowane centrum Kleszczowa między ulicami Łącznej, Nielinijnej, Sportowej. I wtedy, kiedy nastąpiła zmiana w planie, też uważaliśmy, że różne formy budownictwa powinny w gminie się znaleźć. Były różne pytania i to, co tutaj też radny powiedział, wiele osób chciałoby kupić mieszkanie sobie, wykupić nawet od gminy, bo nie każdy chce mieszkać w swoim domu, nie każdego stać na własny dom, chce mieszkać w bloku i tyle. I były takie
propozycję. Gmina miała określoną liczbę tych mieszkań i wtedy nie była zainteresowana, żeby sprzedać. Jak Państwo jesteście w internecie albo gdzieś tam, na pewno spotkaliście się, że gminy wyzbywały się swoich bloków, żeby nie ponosić kosztów remontów, budowy i tak dalej. To, co było z dyskusją na komisji, że na pewno jesteśmy jedną z przodujących gmin, która ma najwięcej lokali komunalnych w przeliczeniu na mieszkańców. Teraz, dzisiaj my chcemy skorzystać z prawa pierwokupu i tutaj nie ma pani mecenas, ale chciałam się spytać, czy coś się zmieniło w tym zakresie, bo ja pamiętam, że kiedyś, kiedy sprzedawaliśmy działki i tak dalej, może mi pan wójt albo pan sekretarz odpowie, czy każdorazowo, jeżeli osoba fizyczna kupiła grunt od agencji, gmina ma prawo pierwokupu? Tak. Każdorazowo? Jeżeli od agencji. Jeżeli od agencji. Tak, że. Jeśli pierwokup dla agencji i dla gminy, przy czym dla agencji jest zakreślony w czasie 5 lat, natomiast dla gminy tego zakreślenia czasowego nie ma. Czyli jeżeli ktokolwiek z mieszkańców kupił, czy nie mieszkańców, kupił sobie grunt na terenie gminy Kleszczów czy poza terenem gminy Kleszczów od agencji, gmina dana, na terenie której położony jest ten grunt, ma prawo pierwokupu, tak? Czyli jeżeli tak jest, to mam pytanie, ile razy wójt skorzystał z takiego prawa pierwokupu przez ostatnią kadencję? Bo ja, powiem szczerze, przez 15 lat nie skorzystałam z prawa pierwokupu ani razu, bo uważałam, że jeżeli sobie ktoś tam sprzedaje, to niech sobie sprzedaje, bo gmina ma tyle hektarów, że nie musi odkupywać od tego kogoś, bo ktoś się tam z kimś dogadał. Więc mam pytanie, czy kiedykolwiek, bo ja nie przypominam sobie tutaj, żebyśmy w tej kadencji dyskutowali, że skorzystamy z prawa pierwokupu, bo ktoś sobie kupił działkę od agencji i chce teraz komuś sprzedać. Czy wójt skorzystał? No nie skorzystałem, no ale, okay. pani sobie, ale dobra. Pani sobie radna przypomni, jak pani mówiła, jak tutaj właśnie była sprzedawana przez osobę prywatną działka właśnie przy 23 lat pierwszy i pani tutaj pytała się rady wtedy, czy mam odkupić tą działkę, tak? Bo wtedy była cena po prostu, nie pamiętam, ale była korzystna dla no. Pani się rady pytała, że nie, no po prostu nie jest. Ale później pani się tłumaczyła, że ta osoba, która sprzedawała, no zamierzyła, czy tam jakaś po prostu cele, a czym taniami, płakała i to pani po prostu nie skorzystała z tego. Ale ja pamiętam, jak pani się pytała. Się pyta, bo tutaj jest kwota z nią 4 hektary. Bo działki, o której pani mówi na przykład budowlane, ja nie będę korzystał, bo mamy dzisiaj 200 do sprzedania i sami mamy problem z sprzedaż. Tak? Dobrze, ale ja nie mówię tylko, bo rzadko kiedy agencja sprzedawała działki budowlane, ale może działkę rolniczą, czy inną. No, to nie o to chodzi. Dobrze, każdorazowo... Była działka już po prostu w tym momencie przeznaczona w nie, ja mam... Czy robię? Panie wójcie, mam inne pytanie teraz, kolejne. Pan wójcie, dobrze, mam inne pytanie teraz. Jak ja sobie przypominam, może się mylę, bo to było dosyć dawno, spółdzielnia mieszkaniowa kupiła, jak dobrze pamiętam, 2 hektary od gminy. Może ktoś wie ile, panie Robercie? Myślę, że około 2 hektarów. Taka wspólnota ma wielkość 9 arów. To jest jedna spółdzielnia na terenie. Pani radna, 9 arów ma każda spółdzielnia. Może do tej historii już nie wracają. Jest 9 arów powierzchni. Czyli jest 10 arów. Czyli dobrze. Czyli jeżeli było około 2 hektarów, czy około ponad hektar, 10 bloków, pan mówi tutaj na 4 hektarach 50. No być może. Z tego, co dyskutowaliśmy na komisji, pytaliśmy się, ile jest wniosków oczekujących na mieszkania. Okazało się, że jest 60. Pytałam się, ile osób spełnia wszystkie 3 warunki do tego, aby dostać mieszkanie. Nie otrzymałam odpowiedzi, ale śmiem podejrzewać, że nie wszystkie osoby, które wnioskują, to spełniają warunki, te uchwały Rady, żeby dostać te mieszkania. Dzisiaj oddajemy kolejne bloki i proszę Państwa, podstawowa sprawa, że inne budownictwo wprowadzamy na terenie gminy, a my blokujemy po pierwsze rozwój,
blokujemy przedsiębiorców, blokujemy rozwój gospodarczy, bo nie chcemy, bo tu też była dyskusja na komisji, jaki my mamy interes, że spółdzielnia mieszkaniowa wybudowała 10 bloków. Ja uważam, że mamy taki interes i będę to powtarzać, że wybudowała 10 bloków, a więc gmina nie poniosła budowy 10 bloków, nie ponosi kosztów remontu, o których tutaj ciągle mówimy, a czy wybudujemy plac zabaw, czy drogę, to nie ma znaczenia, bo to są nasi mieszkańcy. Mieszkańcy w blokach nie są mieszkańcami drugiej kategorii. Oni są nasi mieszkańcy i my powinniśmy równie dobrze o nich dbać. Mało tego, ci mieszkańcy wydali swoje pieniądze, wybudowali albo swoje budynki, albo wydali swoje pieniądze i kupili sobie lokal w bloku, bo nie chcą budować swojego domu, tak? A my teraz chcemy rozbudowywać budownictwo komunalne i chcemy dawać, czyli ci wszyscy, którzy swoją krwawicą budowali domy, którzy swoim wysiłkiem, pożyczkami, kredytami, wysiłkiem rodziców i tych, którzy młodych ludzi chcą mieć swoje własne mieszkania, my im blokujemy, ponieważ my uważamy, że trzeba budownictwo komunalne rozwijać i kolejne bloki budować. Dla mnie jest to nieporozumienie. Powiedział pan, bo to, co pan powiedział, że my chcemy, nie mamy terenów, chcemy budować kolejne bloki. Więc pytam się, więc jeżeli my mamy podjąć uchwałę, o nie o rezygnację z prawa pierwokupu, bo to nie jest taka uchwała. My mamy podjąć uchwałę, że my chcemy kupić ten konkretny grunt. Chyba, że będziemy jeszcze raz wracać do tego. Więc cel powinien być określony, co my chcemy zrobić. Czy my chcemy kupić działkę, bo chcemy budować kolejne bloki? To, co było tutaj, przewijało się w dyskusji. Czy my chcemy działkę mieć, żeby zablokować inne budownictwo, inną formę budownictwa? Czy my chcemy, no nie wiem, sami sprzedawać, czy cokolwiek? Więc wydaje mi się, że jest to nieporozumienie i budynków komunalnych mamy na tyle i my nie powinniśmy ciągle planować, a pozwolić innym, niech się rozwijają. My mamy stwarzać warunki, dawać wędkę, a nie rybę. A jeszcze jedno tylko powiem, że lepiej jest, jeżeli są budynki komunalne, bo władza może dawać lokale, może dawać na czas określony i zawsze może powiedzieć, przedłużę ci, albo cię nie przedłużę. Albo cię wygonię z lokalu, albo cię nie wygonię z lokalu. Więc tak o sobie mówię, panie wójcie. Ja widzę i rozmawiam z ludźmi. Ile razy chodzą do tego urzędu? Dobrze, że ten temat pani ruszyła. Ile? To proszę powiedzieć, ile pani podpisała na czas nieokreślony, bo czy pani powinna prawie podpisać na czas nieokreślony, a podpisała pani na czas określony. I właśnie pani się do tego przyznała. Każdy mierzy swoją miarą. Ja podpisywałam na czas trwania umowy o pracy, albo na czas. Oto, jeżeli budownictwo komunalne robiliśmy, to robiliśmy to dla typowo mieszkańców, ewentualnie dla osób przygotowujących do firm. Założenia budowy nowych bloków. A nikt, pani radna, nie mówi, założenia że... Założenia nowych bloków były takie, że dla niezbędnej kadry. I pierwsze wtedy się budowały nowe bloki, kiedy budował się Solpart, bo myśleliśmy o nauczycielach, o rozwijających się strefach, więc firmach i zaraz, no pani radna, pani przewodnicząca. Dla nas to jest też pierwsze bloki, pani przypomnę, pani tak, zostaje, pani budowała pierwsze bloki od stanowisk tutaj z tytułu na światłach, to pamiętam, jak dzisiaj zastanawialiśmy się, czy puszczamy je do sprzedaży, bo one wyniosły 2800 zł za metr. I dokładnie pani pamięta, ale pani pytała się, co z nimi zrobić i proszę mi mówić, że pani budowała dla szkoły. Nie, szkolne bloki, które powstały, to powstały przy szkole. Doskonale pani o tym wie, to powstały za pana życzenia.
i nikt nie mówi dzisiaj o zbudowaniu komunalnym. To, co powiedział radny. Możemy wprowadzić nawet budownictwo czynszowe, tak jak inne gminy wprowadzają już nawet przed obranem 500 plus robi to targowo podgórne, że po prostu budujemy i sprzedajemy te mieszkania. Pozwalamy spłacać inwestycje. W sposób taki, którą troszeczkę powiem, kontrolowany, tak? Żebyśmy nie od razu było tego po prostu wybrali jedną ile. Bo dzisiaj musimy rozbudować sieci kanalizacyjne, musimy postawić nowe oczyszczanie, bo ta oczyszczanie nie będzie w stanie przejść. Już są problemy. Tu pan przewodniczący może powiedzieć, pan radny, byliśmy świadkiem, co się wydarzyło po prostu w trakcie tego remontu. Jest problem, bo tutaj jest naprawdę ta nasza instalacja sanitarna i oczyszczanie nie jest w stanie przyjąć się. To się wiąże z wieloma rozwiązaniami. Ale nikt nie mówi, że my mamy projekt komunalny. Czy to mieszkania 500 plus gmina złożyła wniosek? Nie składała, ponieważ gmina nie widzę potrzeby, bo mieszkanie 500 plus ma troszkę tak i w zasadzie działa, bo jeżeli byśmy pozyskali faktycznie teren od Skarbu Państwa, i to tak, no ale u nas idziemy troszeczkę szerszym programem, tak? Mieszkańcy dostają osoby, które przychodzą do firmy, osoby, które nie są niezbędne do prowadzenia firmy tam czy kierownicy firmy. Taka rzecz dostaje, tak? Ale równie dobrze możemy wprowadzić takie zasady budownictwa czynszowego, nie widzę problemu. Na to dostać, tak? Ale w sposób zrównoważony, że tak powiem, tak? Spokojnie. Ale to, co pani powiedziała, to pani powiedziała o sobie swoim, że rzeczy nie robi. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny Rożakowski. Będziemy już głosować? Tak. Jak się pan wypowie? No to ja się wypowiadam, żebyśmy zagłosowali. No tak. Ale powiedziałem, nie? Na poziomie wypowiedzi. Pan radny Jarząbek, proszę. Jeszcze nie dostaliśmy tutaj umowy. Jeszcze tak, poczekamy sobie na umowę. A to ja też sobie proszę. Panie wójcie, ja mam teraz do pana pytanie. Czy kiedyś się tak zdarzyło, że będzie zgoda rady i gmina skorzysta z prawa pierwokupy u tych ponad 4 hektarów, to pan deklaruje, że gdy będzie pan jeszcze wójtem albo podczas swojego rządzenia, zgodzi się pan sprzedać część nieruchomości deweloperom, żeby powstały budynki spółdzielcze czy wspólnotowe. Panie radny, no z całym szacunkiem dla pana osoby, no nic nie pan nie deklaruje. Pan doskonale wie, że później każde zbycie czy nabycie to jest decyduje o tym radnym. I żadnej deklaracji. No tak, ale pan może wystąpić z wnioskiem. Deklarować. Ale wystąpić. Też ma taką inicjatywę, może to sam zrobić. Czyli dobrze. Teraz się zdecydowałem. To będzie majątek, także tutaj ja sobie po prostu nie będę. Proszę pan radny, może. Jak se lubię, to robię. Tak jak mówię, deklaracji nie jest. Przysłuchując się tą wypowiedzią radnego Szlugi i radnej Tarkowskiej, odnoszę takie dziwne wrażenie, że wiedzą o co chodzi. Blokowanie przedsiębiorczości, blokowanie jakiejś budowy, a my nadal nie wiemy, bo nie mamy tego aktu notarialnego. Ja chciałbym państwu tylko przypomnieć i powiedzieć radnemu Szludze, bo powiedział, że to się nam nie opłaca. 40 zł za metr kwadratowy nieruchomości, która jest w planie zagospodarowania przestrzennego zadeklarowana jako podbudownictwo wielkomieszkaniowe, to jest okazja. To jest okazja. Jeśli my to przejmiemy jako mienie komunalne, no to jest inwestycja. I dlaczego ten, kto to kupił, sprzedaje teraz kolejny? Ale to już nie moje pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pana radny Szlugę. Szanowny panie radny, ja panu odpowiem tylko tyle, że dzisiaj podejmując decyzję wydać 1 700 000 na zakup gruntów, tak jak panu powiedziałem, gmina musi mieć cel. Pytam się wójta, pan wójt mówi, że tam mogą być budowane bloki. To ja odpowiedziałem, że dla mnie to jest niezrozumiałe, bo te bloki, które już teraz mamy, są wystarczające, a ponosimy duże koszty wytrzymania. I wolałbym, ja nie wiem kto, bo to jest jakiś akt przedwstępny, kto to chce kupić, a kto chce kupić jakiś deweloper, niech buduje. I niech mieszkańcy, tak tu pan Jarząbek radny powiedział, że może chcą kupić sobie na własność, może chcą czy wynajmować, czy tak, i deweloper to kupi, wybuduje, a gmina będzie znowu się kłóciła, czy jest zgoda na ile bloków, czy sprzedać to prywatnej osobie, czy spółdzielni mieszkaniowej, czy i co, tą działkę będziemy dzielić na ile sposobów. Już mamy problem, jaki mamy problem z utrzymaniem dróg przy spółdzielni mieszkaniowej. Cały czas jest problem, czy to my, ile, czy ma wjeżdżać autobus, czy nie ma wjeżdżać autobus i po co mamy ten kłopot sobie brać na głowę.
To ja tylko zadaję pytanie, czy my mamy cel, żeby kupić ten grunt? Skoro mamy cel, skorzystać z prawa pierwokupu. Ale pytam się, ile razy głosy korzysta, a może to ktoś chce nabyć właśnie pod budowę? Dlaczego mamy komuś zabrać możliwości budowy? Ja nie wiem, kto chce kupić i po co chce kupić, bo dzisiaj się tylko pojawiają jakiś wniosek pierwokupu. Panie radny, czy pan wie, czy była celowość i zasadność robienia osiedla jednorodzinnego i kupowania gruntu po 35 zł lat temu ileś tam? Czy była zasadność? Bo dzisiaj gruntów mówimy, że ograniczamy. Nie ograniczamy tutaj nikomu przyjścia, bo dzisiaj mamy grunty przeznaczone na 50 tysięcy mieszkańców. Pod budownictwo jednorodzinne. 50 tysięcy. No. Czy była zasadność na kolonii Muszalowic? A nie wójcie, ja w ten plan kupowała, tylko 35 zł. Dzisiaj wybrajemy ten teren i to nie wystarczy? Kilka dziesiątek tysięcy złotych, tak? Milionów, przepraszam. To tak naprawdę dzisiaj wysprzedać te grunty, to ten metr działki tam, na tej powinien kosztować, to na Państwo możecie się przeliczyć. Dlatego to, co powiedział radny Różniatowski, 40 zł, to jest dobra inwestycja, możemy dywersyfikację robić naszych środków. Dzisiaj na oprocentowanie jest niecałe 2% na obligacje, niecałe 2%. Na obligacjach jest zaledwie 3%. A uważam, że to nie jest rzecz, że to minął 700, ale nie będzie to wielka. Wysłaliśmy 30%. Nie było problemu. Ja nie ruszam pojęcia. Ja nikt do... Mówię, bo żeby to ale czy nam jest to potrzebne? Proszę po raz ostatni w tym temacie. Pan radny po raz ostatni w tym temacie. Pan radny Śluga, pani radna. Pan radny Śluga. Ja tylko jeszcze panie wójcie chciałem przypomnieć, że jak nieraz sytuacja była, gdzie żeśmy uchwalali budżet i pan zawsze podkreśla, że gmina, utrzymanie naszej gminy to już nas kosztuje tyle. I dzisiaj brnąć znowu w budowanie bloków, w utrzymanie, w teren, w to wszystko, to znowu są kolejne pieniądze i znowu brniemy, żeby ta gmina, nie wiem, kosztowała nas za chwilę, to budżet nasz przerośnie, żeby tą gminę utrzymać. To jest moje zdanie. Ja tylko się pytam, zapytałem się, po co mamy kupić te grunty. Jak pan mi powiedział o blokach, no to ja jestem przeciwny temu. Panie radny, pan doskonale wie, że państwo podejmie decyzję, czy budujemy dalej bloki komunalne, czy nie. I proszę mi mówić, że ja sobie po prostu buduję bloki. No to ja powiedziałem, że jestem przeciwny temu. To po prostu jest możliwość różnego rodzaju. Jak jest taka możliwość, że można do a dlaczego proszę o spokój. My sprzedamy deweloperowi, słabe. Proszę o spokój. Proszę o spokój. Proszę o spokój. Był już wniosek, żeby skończyć dyskusję, ale jeszcze panu Wójtowi powiem. Panie wójcie, skoro pan powiedział, że się opłaca, bo 1,3 przecinek jest na lokacie i kupno ziemi się opłaca, czyli kolonia Muszczanowice, czyli teren wokół Solzbarku, też się opłacało i się opłaca, bo jest to lokata i inna lokata niż pieniądze na 1% banku. Ale to już na marginesie. Także to jest odpowiedź dla pana. Natomiast ja jeszcze tylko powiem tyle. Proszę państwa, niedawno był wniosek z Wolicy, że ktoś tam chce zmienić plan jakąś jeden hektar czy półtora, żeby mu uchwalić budownictwo wielorodzinne. Rada podjęła uchwałę, toczy się pewno ten proces i tak dalej. A co za problem, żeby gmina, mając tyle hektarów, o których jest tyle wątpliwości, podjęła sobie uchwałę, że na jednym czy na 10 hektarach zrobi sobie budownictwo wielorodzinne. Także to nic nie stało na przeszkodzie. Tylko trzeba chcieć. Dziękuję. Proszę pan radny Jarząbek. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, no ja stoję, można powiedzieć, że takim rozstępcy. Dlatego składam wniosek o to, aby Urząd Gminy, Gmina Kleszczów sprzedała grunty pod budowę minimum 4 budynków wielorodzinnych, czyli około 60 arów w Uszczanowicach. Jak pan wójt powiedział, gmina Kleszczów ma około hektara.
Zgłaszam wniosek. Ale nie, nie tego, co kupionego, tylko co gmina posiada teraz, panie wójcie. W tej chwili. Oj. Panie wójcie, ja już takie pytanie, może pan ma wiedzę. Czy ten właściciel obecny, który chce teraz ten grunt sprzedać, on nabył tą ziemię jako ziemię rolną, jako ziemię pod zabudowę wielorodzinną, czy jaki to był wtedy stan prawny? Z tego to panie przewodniczący panu nie odpowiem. Kiedy był plan zagospodarowania, a kiedy był akt, tak napisany. Miejscowy ustalający przeznaczenie w tym akurat w tej lokalizacji na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną został przyjęty 18 kwietnia 2007. Sama działka została nabyta 30 maja 2007. Czyli tuż po zmianie planu tak. Działka została nabyta przez obecnego właściciela. Szanowni Państwo, ja uważam, że skoro ktoś kiedyś nabył te grunty i teraz chce je zbyć, to czy on je sprzeda gminie, czy prywatnemu inwestorowi, czy nie wiem, czy deweloperowi, czy komukolwiek, to chyba różnicy dla tej osoby nie robi, więc nie będzie miała w jakimś zakresie do nas roszczeń czy pretensji z tego tytułu, bo pieniądze, które ta osoba chce otrzymać, otrzyma. Poza tym, tak jak pan wójt wspomniał, ten teren znajduje się przy terenie gminnym, który już posiadamy, który może się w przyszłości skończyć, jeśli będzie ta budowa bloków, jeśli nie będzie, to zależy oczywiście od nas, od kolejnych rad, które tutaj zasiądą. Aczkolwiek, szanowni państwo, ja uważam, że jeśli prywatny deweloper czy nabędzie te grunty i zdecydowałby się na wybudowanie bloków w takiej częstotliwości jak Bohatowska Spółdzielnia, wtedy ten napływ mieszkańców będzie ogromny. Ponieważ jeśli przyjmiemy, że powstałoby tam nawet 40 bloków, tak jak w wydaniu Bohatowskiej Spółdzielni po 12 mieszkań, to jest bardzo duża liczba osób. Mamy, tak jak pan wójt wspomniał, tereny na Kroniu Szczanowice, które uzbrajamy za grube miliony pod zabudowę domków jednorodzinnych. I czy to nie będzie, tak jak było tutaj powiedziane, blokada, że ten deweloper sprzeda to, co wybuduje, zarobi pieniądze na tym. I to się mówimy, że utrzymanie bloków komunalnych nas kosztuje i tak dalej. Tylko stajemy przed taką rzeczywistością, że dzisiaj budujemy szkołę nową, ponieważ już jest za mało miejsca, słyszymy, że przedszkole, które będzie, miejmy nadzieję, ukończone do września, również będzie za chwilę za małe. Od tych kosztów nie uciekniemy, panie radny. Koszty utrzymania gminy będą stale rosły. Musimy sobie to powiedzieć otwarcie i jasno, że wraz z zwiększającą się liczbą mieszkańców koszt utrzymania gminy w obecnym wydaniu będzie coraz większy. I w mojej ocenie, nabywając te grunty, mamy wpływ, ponieważ są to bodajże jedyne tereny tej wielkości pod zabudowę wielorodzinną, mamy wpływ na kontrolę nad częstotliwością, nad ilością napływu mieszkańców do naszej gminy. Pan radny Jarząbek, uważam, też ma po części rację. Możemy sprzedać część gruntu pod zabudowę deweloperowi na sprzedaż mieszkań własnościowych, jeśli jest taka potrzeba, mieszkańcy zgłaszają, ale to wtedy my mamy tą świadomość i mamy tą kontrolę, że decydujemy, ile chcemy, żeby tych bloków powstało. Tutaj, jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, to już nie mamy nic do powiedzenia. Jeśli będzie miała firma takie możliwości i zasoby, wybuduje w ciągu roku, dwóch, zabuduje cały ten teren, to wszyscy. Więc ja uważam, że skorzystanie z tego prawa jest zasadne, ponieważ pani tutaj radna Tarkowska mówi, że nie skorzystał wójt wcześniej z tego prawa, załóżmy, były takie przypadki. Ale ja sobie nie przypominam, żeby był przypadek tego typu, żeby była taka powierzchnia i pod tego typu zabudowa. Proszę pani radna. Nie, na co? Ponieważ już właściwie chyba chcemy przechodzić do głosowania, to tylko powiem, że popieram stanowisko wójta i to, co
odpowiedział pan przewodniczący. Myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby samorząd gminny mógł decydować, jak szybko gmina Gleszczów będzie się rozwijać, czy liczba mieszkańców będzie przybywać, bo musimy też nadążyć z infrastrukturą taką miękką dla tych przybyszów. Pani radna Kostka powiedziała, że na 20 tysięcy strategia przewidywała, nie wiem, cały czas tu podnosiła, że budowa nowej szkoły jest niezasadna, to wszystko jakoś tak w zależności od punktu widzenia jakoś się tak zmienia tutaj spojrzenie. I troszkę tak sprzedający dogadał się z deweloperem odnośnie jakiejś kwoty i tu dobrze powiedział pan przewodniczący, że wszystko jedno jest sprzedającemu, kto tą ziemię nabędzie. A druga jeszcze rzecz taka, no nie wiem, czy tutaj zadać takie pytanie, bo może warto jednak zadać takie pytanie, czy ktoś z radnych nie ma tam jakichś powiązań rodzinnych, bo tu w małej społeczności żyjemy i plotki są też jakieś takie określone, a czasem się tak zdarzało, że niektórzy radni mówili, że no ja zgłaszam taki wniosek, chociaż tam, gdzie jest moja rodzina. Tutaj jakaś dyskusja zażarta jest, pokątnie się coś szepcze. Może tutaj się ktoś z radnych przyznał, że tam moja rodzina chce sprzedać, czy chce kupić ziemię. Szanowni Państwo, ja tylko w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o samorządzie, jeśli w danym głosowaniu któryś z radnych ma interes prawny, jakieś powiązania są rodzinne, załóżmy, to w myśl przepisów powinien się wyłączyć z głosowania i nie brać udziału w podejmowaniu decyzji, która może dotyczyć jego pośrednio lub bezpośrednio. Szanowni Państwo, myślę, że już wszystko zostało powiedziane. Proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku o skorzystanie z prawa pierwokupu i nabycie do zasobów gminy Gleszczów działki nr 130/1 o powierzchni 4,2862 hektara? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja nie. Ciepło zagłosowało. Ciepło. Pan radny? W 7 głosach za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących, głosów jest to przyjęte. Nie głosowałem. A to głosuj, bo nie głosowałem. Ale mi się połączył. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, na Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Środowiska była obecna pani prezes Agencji Rozwoju Regionalnego AREX. Przyszła do nas z taką prośbą, chciała po prostu zadać pytanie, porozmawiać, podyskutować, ponieważ jak wiemy, Agencja Rozwoju Regionalnego jest spółką akcyjną. Prawie wszystkie udziały w tej spółce posiada gmina. Ja tam część, bodajże 2%, o ile się nie mylę, jeśli musimy poprawić, jest w rękach osób prywatnych. I pani prezes prosiła, łącznie z panem wójtem, o to, aby Rada podjęła dyskusję, czy powinniśmy skorzystać ze swojego prawa i odkupić od tych prywatnych udziałowców te akcje. Ja może poproszę przedstawicieli urzędu, może pana wójta, czy pana sekretarza, żeby przybliżył nam kwestię dotyczące różnicy między spółką akcyjną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jaką miałby się Alek stać, bo ja nie jestem w stanie powtórzyć tego, co pani prezes na komisji nam przedstawiała. Być może
ktoś z urzędu czy nam tą różnicę może nam przedstawić. Panie przewodniczący, mowa była na komisji, pani prezes przedstawiła, a pani przewodnicząca komisji wyszła. Pani prezes dokładnie powiedziała, na czym to polega. Chce przekształcić ze dobrze, chce pani prezes przekształcić spółkę akcji na spółkę z o.o. A żeby to przekształcić po prostu tych akcjonariuszy, którzy, z którymi był, od lat już o tym mówiliśmy, bo chcieliśmy tą spółkę przejąć w 100% jako biuro, ale nie było jakby zgody tych udziałowców czy akcjonariuszy na sprzedanie tych akcji. Tych akcji jest naprawdę 1,5%, tak naprawdę 1,51% dokładnie, z tego co pamiętam. Część z nich jest problem, bo chyba jedna z tych osób nie żyje. Nie chcę tak mówić, bo to trochę brzmi. I tak naprawdę są dwa jeszcze samorządy, bo jest zero tych klubi, ale zero tych klubi podjęły już uchwałę po zbyciu. Proszę o spokój, tych akcji. Akcja jest wyceniana mniej więcej na 1000 zł. Szanowni Państwo. To już Państwa decyzja, czy wy chcecie, żeby była ta spółka w 100% gminą spółką, czy z udziałem jeszcze osób poza gminą. Kiedyś to, no rozmawialiśmy, że temat kiedyś to miało faktyczne znaczenie, bo ta spółka ARES, Agencja Regionalnego Rozwoju opodowała jakby ten większy znaczenie. Dzisiaj praktycznie ona świadczy te usługi, no, może nie w 100% delikatnie, że to zrobiła zewnątrz, ale tak naprawdę to nasze trzeciami zarządza telekomunikacją. Myślę, że łatwiej będzie pani prezes pewnie decyzję podejmować. Dlatego jest ta mowa o przekształceniu spółki i przejęciu tych akcji poprzez taki niedobrowolne, a przymusowe wykupienie. To tak trochę brzmi przymusowe, ale to będzie taka cała procedura trwała około tam, nie wiem, no może z pół roku trwać, żeby do tej akcji można było kupić. Pan sekretarz chciałby coś jeszcze uzupełnić? Proszę bardzo. Nie mówię. Pani prezes przedstawiała to komisji, pani przewodnicząca powinna przedstawić państwu. To nie. Ja poproszę pani. Proszę Państwa, gdyby w kilku takich zdaniach powiedzieć o różnicach, no to spółka akcyjna jako forma organizacyjna jest przewidziana dla dużych przedsięwzięć o dużych kapitałach, czyli ten kapitał się gromadzi od różnych podmiotów. I raczej takie podmioty jak na przykład banki, instytucje ubezpieczeniowe, no to nawet mają obowiązek bycia spółką akcyjną. Natomiast przy działalności takiej, która jest skoncentrowana w jednym ręku, no praktyczniejsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Teraz dlaczego? Na przykład każde walne zgromadzenie, które jest najważniejszym organem spółki akcyjnej, musi się odbywać z udziałem notariusza protokołującego. To rodzi jakieś koszty. Przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest to formuła o wiele prostsza. Jeżeli byłaby to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca w 100% własnością gminy, no to tak to funkcjonowanie jest o wiele prostsze i pani prezes na to również zwraca uwagę. Jeżeli patrzeć na różnicę taką bardziej może istotną, praktyczną, polega na tym, że jeżeli spółka jest 100%, ze 100% udziałem gminy, to w prawie europejskim traktuje się jako taki podmiot wewnętrzny. I w stosunku do takiego podmiotu nie trzeba zawsze na przykład stosować się rygorów prawa zamówień publicznych. W stosunku do takiego podmiotu można się posługiwać takimi regułami jak między gminą na przykład a zakładem komunalnym, który jest w 100% własnością gminy. I jeżeli ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością już w pełni tylko gminna będzie realizowała zadania własne gminy, to może korzystać z takich zleceń, jakie są praktykowane między gminą a zakładem komunalnym. Tutaj mamy spółkę akcyjną, która no, nie prowadzi jakiejś działalności szerokiej na terenie jakiejś dużej części kraju, nie pozyskuje wskutek emisji kolejnych serii akcji nowych kapitałów, tylko praktycznie ten kapitał jest taki sam, a jeżeli jakieś zwiększenie jest, bo Państwo podejmowali taką uchwałę o zwiększeniu kapitału o 1 000 000 zł z przeznaczeniem na fundusz pożyczkowy, no to był to też kapitał w całości podejmowany przez gminę Kleszów. Jak chodzi o inwestowanie, o pozyskiwanie środków na inwestycje, to też nie ma tutaj niestety pozyskiwanych środków spoza jednego akcjonariusza, czyli spoza gminy
kleszczów. Także te wszystkie racje przemawiały za tym, że pani prezes zwracała się do wójta gminy z tą propozycją przekształcenia w prostszą formułę organizacyjnie, łatwiejszą, tańszą, a równocześnie z tą możliwością uzyskiwania na zasadach takich samych jak Sol Park czy zakład komunalny zleceń od gminy. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja powiem trochę to swoje zdanie. Podczas dyskusji na komisji pojawiła się taka kwestia, że tych udziałowców prywatnych jest bliżej 12. Inny to jest proszony, tak to drugi. Innych niż gmina, tak to różne. Jest 12 i z tego co słyszeliśmy, bodajże 3 wyraziło chęć zbycia. Tak, znaczy nie wyrazili sprzeciwu. Zbycia tych swoich akcji. Istnieje taki mechanizm, że możemy zastosować przymusowy wykup tych akcji w tym przypadku. Szanowni Państwo, ja powiem osobiście, że ja będę przeciwny tej decyzji, żeby te akcje wykupować przymusowo, ponieważ myślę, że że nie powinniśmy nikogo zmuszać do tego. Jeśli ktoś zgłosi się do urzędu czy do spółki i będzie chciał zbyć dobrowolnie, jak najbardziej, w mojej ocenie, ja nie mam z tym problemu, możemy to przejmować, ale czy korzystać z prawa przymusowego wykupu, ja mam w tej kwestii mieszane uczucia, dlatego też moje zdanie jest takie, jak wyraziłem, ja nie będę przeciwny tej decyzji. Bardzo proszę pana radnego Kalesińskiego. Dziękuję panie przewodniczący. Nie wiem, czy pan dokładnie słuchał komisji, bo to tak groźnie brzmi, jak już pan sekretarz wspomniał, że to przemysłowe. Skąd się to bierze? Przede wszystkim z tego powodu, że jeden z akcjonariuszy, o czym wiemy na pewno, nie wiemy jak u pozostałych ta sprawa wygląda, ale jeden na pewno nie ma tej akcji, nie ma dokładnie tego dokumentu. A żeby zbył tą akcję, no to powinien ten dokument mieć. A jeśli jest tak zwane to właśnie przymusowe, to on tego dokumentu nie musi mieć, jest jakaś odpowiednia procedura administracyjna, która pozwoli udziałowcowi większościowemu, jakim jest gmina, wykupić to bez tego dokumentu fizycznego. Bez fizycznego dokumentu. Aczkolwiek, no zgubił. Jest też sprawa taka, że prawdopodobnie u jednego z akcjonariuszy, o czym wiadomo od lat zresztą, jest nieuregulowany stan prawny. Są spadkobiercy, bo pierwotny właściciel nie żyje. Z tego to tak wynika. Ale 123 lata nie ma. Ja analogię bym zastosował, jeśli chodzi o ten przymusowy wykup. To jest tak, jak chcemy coś zbudować drogę czy poszerzyć drogę. Jeden się nie zgadza, jest 90 działek, jeden się nie zgadza, a specustawą musimy objąć wszystkich, czyli dokonać przymusowego wykupu. Słyszałem tutaj na sali, ile jest warta ta akcja, bo ta akcja to nominalnie około 1200 zł, jeśli dobrze pamiętam, ale natomiast żeby teraz się zgłosili sami akcjonariusze, żeby sprzedać tę akcję, no to ta cena będzie dyskutowana. Wójta rada będzie wyrażała zgodę na taką czy inną cenę. Jeśli będzie przeprowadzony proces tego tak zwanego przymusowego wykupu, wtedy rzeczoznawca oceni wartość takiej akcji i będzie tak to takie cenie wtedy będzie mogła być na rynku. Ile tych akcji? Tych akcji nie wiem dokładnie ile jest, ale ich tutaj 12 akcjonariuszy w większości mają po jednej akcji. Jeśli ja dobrze pamiętam, to historycznie to chyba nigdy nie mieli. No brzydko powiem, nic do powiedzenia, bo jakby pakiet większościowy zawsze miał. Na decyzji żadnej nie mają, w związku z tym to jest rozproszone. Dlatego tutaj głos, żeby dokonać taką procedurę. Dziękuję. Proszę pani radna Tarkowska. Proszę państwa, no ja też wydaje mi się, że powinniśmy jednak wystąpić jeszcze raz do tych akcjonariuszy, bo na komisji chyba wójt i jeszcze ktoś mówił, że
celów, jeszcze ktoś, kluki miały podjąć uchwały, nie wiem, czy są podjęte, czy już wiemy o tym, że wpłynęły do urzędu chęci, ale gdzie pan wójt, to może nam powie. Panie wójcie, mówimy o tych akcjach w Areksie. Pan na komisji twierdził, że pani burmistrz, pan wójt mówili, że będzie podjęta uchwała, czy już była i tak dalej. Czy do urzędu wpłynęły te uchwały i czy są już jakieś ruchy związane ze sprzedażą tych akcji, czy jeszcze nie? Ja pani mówiłem na komisji, że będąc na Związku Komunalnych Gmin, pani burmistrz zerowa powiedziała, że taką pan już powiedział. Ale to jest informacja, nie była. Nie ma takiej informacji. Tak? Pan wójt z klubu powiedział, że podejmie tą uchwałę i że już ją podjął, nie wiem, kiedy była sesja Rady Gminy. Te akcje tam w klubie chyba mają jedną czy dwie, nie pamiętam. Bo zerów ma 10, kluki mają jedną albo dwie. Państwo mieliście wykaz pani. Tam jest wszystko 30. Tak naprawdę to jest 1,50 chyba 1%, czyli 1,56 nie pamiętam dokładnie. Wszystko chcieli współpracować. Czyli te uchwały jeszcze nie wpłynęły. Nie. Szanowni Państwo, to może proszę pana radnego Kraszewskiego. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego wykupu dobrowolnego, przymusowego. Zakładając, że dwie gminy podjęły takie w formie uchwały zgodę, czy zobowiązały wójta do dobrowolnej odsprzedaży gminie Kleszczów tych akcji, to teraz zakładam, że kupią po cenie nominalnej. Przyjdzie rzeczoznawca, bo mówimy o podziałach. I mówimy o tym, że kogoś będziemy zmuszać, że z kimś się będziemy w niezgodzie. A resztę, jednak rada podejmie decyzję, żeby resztę wykupić przymusowo. I rzeczoznawca oceni, że to jest nie 1200, tylko to jest inna kwota. Dopiero wtedy będzie... No wyceni majątek podzielonej ilości akcji i wyjdzie się... Ale majątek. Spółka... Właśnie, proszę Państwa, to jest ciekawe, bo spółka prawie nie ma majątku. No właśnie, no to jest ten problem przede wszystkim. Jest spółką akcyjną, ale nie ma własnego majątku. Dlatego dopiero wtedy możemy skłócić, jeśli ci akcjonariusze, którzy zostali, bo że raz taka akcja była przeprowadzona do dobrowolnej sprzedaży, zdaje się, że miasto Bełchatów sprzedało, nie pamiętam, czy ktoś jeszcze wtedy, ale i wtedy tutaj chyba rada podejmowała, no bo takie jest prawo, że rada podejmuje decyzję o sprzedaży i za jaką kwotę to jest, nie wiem, w jakiej formie, to już nie wnikam w jakiej, nie będę się wypowiadał w tym temacie, ale w każdym razie, jeśli części powiemy, żeby sprzedali dobrowolnie, a za chwilę pozostałych niejako zmusimy i będą mieli inną cenę, bo rzeczoznawca ją określi, to dopiero możemy skłócić się z akcjonariuszami. Proszę pani radna Tarkowska. Nie mogę się z panem zgodzić, panie radny, bo uważam, że... No dobrze, że pan sobie zdaje sprawę, bo rady mogą podjąć uchwałę, że kupią po cenie takiej, jakiej wyceni rzeczoznawcy. Jeżeli my chcemy skupić, możemy dać rzeczoznawcy, żeby wycenił tą cenę i żeby wszystkich potraktować równo i chęć kupna, my na przykład proponujemy po wycenie 1500, 2000 czy 1000 zł. Więc wtedy nie różnicujemy nikogo, a uchwały mogą być podjęte, że po cenie rzeczoznawcy. Bo podejrzewam, że w ciemno myśmy wtedy kupowaliśmy kilka razy, podchodziliśmy do wykupu i to było po 1000 zł, nie wiem, 1200 ileś za drugim razem. Więc teraz można wycenić i zaproponować wykup dobrowolny po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę i kto się zgodzi, to się zgodzi, a wtedy, jeżeli się nie zgodzą, to można podejmować dalszą uchwałę o tym przymusowym wykupie. Proszę pana radnego. Dziękuję. No, panie radny, to miła odmiana w stosunku do tego, co czytałem na komisji, bo na komisji jednak nie była pani przychylna temu tej decyzji, po co powoływać rzeczoznawcę, może dobrowolny. Teraz pani zmieniła zdanie, bardzo dobrze, cieszę się. Nie mówiła pani. Była mowa o rzeczoznawcy, bo nawet ja mówiłem się na tamtym miejscu. Jakby coś, to komisja jest zarejestrowana, można usłyszeć.
Proszę Panie Przewodniczący, proszę, tylko takie informacje jeszcze powtórzyć to, co już pada. Sens dla Pani Prezes i dla spółki ma tylko wtedy to przekształcenie, kiedy będzie 100%, prawda? W ręku jednego właściciela, tak? I teraz jeżeli nie, która jest tam z tych akcji nie może być zbyta w tym trybie fizycznym, o czym Pan Radny Karasiński na co zwracał uwagę, no to ten proces byłby taki niedokończony, niepełny. I to, co Pani Radna Tarkowska mówi, najpierw proces dobrowolny, a potem ewentualnie, gdyby jeszcze pozostały akcje w prywatnych rękach, to wykup przymusowy. A tak naprawdę ten proces się przez to wydłuża, bo tak to jest jedno zgromadzenie wspólników, na którym się podejmuje zgromadzenie wspólników, przepraszam, walne zgromadzenie współakcyjne, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o wykupie. Jest wycena przez biegłego. Gdyby akcjonariusze kwestionowali tę wycenę, no to mają prawo zwrócić się do sądu. Sąd ostatecznie by ustali tę cenę i wszyscy jednakowym procesem są potraktowani. I wtedy cały ten 100% przechodzi w jedne ręce. I jest to w jakimś tam, powiedzmy, procesie pół roku, może troszeczkę nawet więcej. Natomiast jeżeli będzie to najpierw dobrowolne, a potem dopiero ewentualnie do tej sługi, do tej reszty przymusowe, no to będzie ten różny stan może być. Mogą być różne rzeczywiście wyceny. Szanowni Państwo, ja proponuję takie rozwiązanie, bo dyskutujemy na ten temat, ale de facto nie wiemy do końca, jakie jest stanowisko tych podmiotów, które te akcje posiadają. Czy do nas, czy najbliższej komisji w lutym może Pan Wójt wspólnie z Panią Prezes dotrzeć do tych osób i dowiedzieć się, jaka część wyraża wolę sprzedaży dobrowolnej, jaka część nie wyraża. Bo może się okazać, załóżmy, że na 12 podmiotów 10 chce zbyć, a 2 tylko nie chcą. Więc to już jest też inny obraz, bo decyzja jest podjąć też wtedy łatwiej, bo jeśli na przykład były tylko 2 podmioty, które się kategorycznie nie zgadzają, wtedy możemy, w mojej ocenie, skorzystać z tego prawa. A może być też sytuacja odwrotna, że załóżmy 2 czy 3 podmioty się zgadzają, a reszta się nie zgadza. Czy moglibyśmy prosić o przygotowanie takiej informacji na najbliższe posiedzenie komisji? Wtedy będziemy mieli jasność po prostu, jak to wygląda. No dobrze, Panie Przewodniczący, wystąpimy do Pani Prezes i Pani Prezes jest bardziej zorientowana, Pani Prezes prowadziła tę rozmowę. Jeden z akcjonariuszy się zgłosił oraz taką akcję rządzą kilkanaście razy więcej niż ona jest w tej chwili wyceniona. Ona jest wyceniona w tej chwili około 1000 złotych. No żebyśmy mieli pogląd po prostu, no, o czym dyskutujemy, tak? Proszę. Ale przecież Pani Prezes będzie kupować, tylko gmina ma wykupować. W związku z tym gmina powinna wystąpić, czy chce i po ile. Że ktoś sobie życzy kilka razy, na przykład 5 tysięcy, ale my mamy wycenę i my chcemy kupić po 2 tysiące. Chcesz albo nie chcesz? Jeżeli, no ja wiem, że dzisiaj nie mamy wyceny, ale, jeżeli, bo Pan Sekretarz mówi, że wydłużamy czas. No wydłużamy czas, walne zgromadzenie zwyczajne będzie w czerwcu zazwyczaj, bo kodeksowe, więc do tego czasu gmina może już wystąpić, wycenić i tak dalej, a później Aleks by podjął tą uchwałę na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, a gmina by podjęła te działania, o których mówimy, no i wtedy nie konfliktujemy sobie tych akcjonariuszy, bo to, co mówiliśmy tutaj i na komisji, takie wystąpienie gminy to już było chyba przynajmniej 2 razy albo 3. I tak jak Pani Skarbnik mówi, raz była to cena 1000 zł, później była 1200 zł. Natomiast no, dzisiaj chcemy to definitywnie załatwić. W związku z tym uważam, że powinniśmy podjąć takie zdecydowane kroki, ale żeby nie różnicować tych akcjonariuszy, no stąd też są obawy. Bo tak jak ja pamiętam, niektórzy chcieli być w tym towarzystwie, w tej spółce, aczkolwiek od kilku lat nie ma dywidendy i oni no, na dobrej sprawie nie mają akcji, nie mają interesu, tak? Już dzisiaj, chyba że tylko po to, żeby być, bo mówiliśmy o tym, że były tańsze kredyty i tak dalej, że mieli korzyści jakieś, będąc akcjonariuszem. Dzisiaj, kiedy, no ja nie wiem na jakim etapie i ile tych kredytów Aleks jeszcze i czy korzystają z tego akcjonariusze czy nie, ale żeby nie różnicować i nie to może podjąć te działania, że najpierw wykupić, a spytać się o dobrowolne, a później kategoryczne to tak brzydko nazwane, że przymusowe. No nie wiem, ale tu trzeba jasno powiedzieć, bo Pan Sekretarz też mówił, że będzie spółka traktowana jak zakład komunalny i tak dalej. Chodzi o to, że jak spółka będzie z OI 100%, to Aleks może dostać zlecenia bez przetargu. No i tyle. Tak? No trzeba prosto powiedzieć.
powiedzieć, a nie owijać w bawełnę. I to jest ten interes Aleksu, bo tu mówimy o kosztach aktu notarialnego, o tym, o tamtym. Ale takie są, ale no pani prezes tutaj dyskutowała i mówiła, że to no, są do przeżycia, bo 5 tysięcy czy tam 6. Zgromadzenie wspólników jest raz w roku, chyba że się zdarzy, że część. No i tyle. Panie przewodniczący, można? Proszę. Panie radny, no przecież no, pani prezes rozmawiając ze mną, ja prosiłem panią prezes, żeby zrobiła taki rekonesans, po prostu poznała, jak to wygląda. Kilka razy była ta próba, o której pani mówi, nie udała się, dlatego najlepszą drogą jest to właśnie przymusu, tak zwany przymusowy wykup, tak? No, my będziemy to przekładać, możemy przekładać, pytać się znów i kolejne. Państwa decyzja jest. Czy chcemy przekształcić to w spółkę z oczy, nie chcemy. Nie chce się Państwo przekształcić, to proszę bardzo, tak powiedzieć tak. A wszystko zmiany jest teraz dwój. Ja tego nie rozumiem za bardzo. Ta spółka i tak działa praktycznie na naszym majątku, tak? Ten majątek jest dosyć duży. To jest problem, bo ten majątek też wzrasta cały czas. Ci akcjonariusze i tak nie włożą żadnego tutaj jakby udziału w tej spółki, nie ponoszą kapitału, nic więcej. Kiedyś może korzystali z tych kredytów inwestycyjnych. No dzisiaj te kredyty, każdy bank walczy, że dzisiaj odkryta, że będzie z kredytów, nawet czerwony. Proszę pan radny Karasiński. Dziękuję panie przewodniczący. Pani radna też wspomniała, że już dwa razy gmina podeszła do tego dobrowolnego wykupu. Ja cały czas podkreślam i będę podkreślał, że rada zadecyduje o takich czy innych kupach. I ten dobrowolny wykup już był kilka razy przeprowadzany i ci, co chcieli, to sprzedali. Jeśli chodzi o dywidendy, to nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek jakaś dywidenda była wypłacana. Być może gdzieś tam kiedyś na początku, spółka ma 25 lat bez mała, za chwilę jest już nie. Może będzie. Czyli nie wypłacujemy skąd? Być może, no. Tylko tyle, że ci akcjonariusze, trzeba sobie powiedzieć jasno, nic nie wnoszą do spółki niejako. Kiedyś przystąpili, no i nic nie korzystają w tej chwili, być może. Ja nie wiem, jak jest z tymi kredytami, czy kiedyś rzeczywiście tak było. Jak spółka powstawała, miała inne cele, nie było powiatów. I miała inne zadania, takie, które dzisiaj ma powiat, część ma fundacja i tak dalej. Czasy się trochę zmieniły. Dlatego nie wiem, w czym jest obawa i jaki cel, bo pan przewodniczący również mówi, że o cel. No jaki mamy ten cel, żebyśmy się zapytali? Możemy właśnie tylko bardziej zróżnicować, bo w taki sposób jak jednorazowy wykup wszystkich, wszyscy na jednym walnym zgromadzeniu dowiedzą się, jaka jest kwota, czy dowiedzą się wcześniej o tym, jaka kwota i będzie taka decyzja. Ale oczywiście większość, jak zwykle, ma rację. Panie radny, chciałem się dowiedzieć, żebyśmy mieli obraz po prostu, jaka część tych akcjonariuszy, tych osób, tych podmiotów wyraża chęć na dobrowolne zdanie. Ale to już wiemy, bo już ich nie ma, bo zbyli. Były dwa razy takie akcje, że wszyscy ci, którzy pozostali, jakie mają pozostać. Tylko, że i tak ten proces trzeba będzie przeprowadzić do muszony, bo o jednym akcjonariuszu wiemy na pewno, że dokumentu fizycznie papierowego nie ma i choćby nawet chciał sprzedać, nie będzie mógł tego zrobić. Dobrowolnie, bo nie jest w stanie tego przeprowadzić. Po prostu nie jest w stanie. A czy inni posiadają, bo twierdzą, że tak, ale czy go mają niektórzy przez 25 lat dokumentu? Trudno powiedzieć, jeden. A z drugiej strony chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, bo często tak mi się wydaje, że chodzi tutaj o to, żeby tak opóźnić pewne rzeczy, żeby przeciągnąć, żeby na następną radę, na którąś może sesję, może na którąś komisję, kiedy tych tematów rośnie tak dużo, a moglibyśmy niektóre z gruntu rzeczy uregulować wcześniej. Ze szkołą była podobna sytuacja, mamy początek 2018 roku, dyskusje od roku trwają. Nie wiem, na jakim etapie jest budowa szkoły w Kleszowie, ale też pewnie słabo zaawansowana, bo decyzja różnie zapadła. No, rozmawiamy o 30, w górach 40 tysiąca złotych. Ale dyskusji będzie jeszcze godzina? Mam oczy. Spółka działa na naszym majątku. Chodzi też o człowieka. Ale co? Ostatni raz. No.
ale ja powiem tak, bo pan radny mówi, że chcemy tutaj przesuwać, brak decyzji. Panie radny, powiem tak, no jest tych 12. No jak by się pan czuł, przychodzi pan na walne zgromadzenie, a tu wójt idzie na walne zgromadzenie, mówi, właśnie rada gminy podjęła uchwałę o przymusowym wykupie. Pan jest burmistrzem Zelowa, czy Kluki i tak dalej. No nie jest panu głupio, no nie jest panu głupio. No dlatego o tym rozmawiamy, że to konfliktowanie, chyba że nas to nic nie obchodzi i podejmijmy decyzję. Trzeba było złożyć wniosek na komisji. Proszę bardzo, opiniujemy pozytywnie, jest taki wniosek i jeżeli jest, to dzisiaj powinna być uchwała przygotowana i koniec. I po co dyskutować? I faktycznie nie będziemy przedłużać, albo może przegłosuję tu panie przewodniczący i koniec. Żeby nie przedłużać tej decyzji, wszyscy już myślę, chyba że chcą jeszcze jakieś zabierać, a jak nie, no to przegłosujmy. Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa Ochrony Środowiska Rady Gminy Pleszu wnioskowała o przekształcenie Agencji Rozwoju Regionalnego AREX S.A. ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co wiąże się z wykupem tych akcji. Dobra, szanowni państwo, proponuję przejść do głosowania. Będzie jasne. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o przekształcenie Agencji AREX w spółkę z o.o., proszę podnieść rękę, przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowania? Gdzieś się wstrzymał, co to rodzina? Na pewno przejdzie. Tam 5 głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące, wniosek został przyjęty. Szanowni państwo, mamy kolejny wniosek. Wniosek o zatwierdzenie terminu obchodów Dni Kleszczowa oraz Dożynek. Dni Kleszczowa jest propozycja 26-27 maja 2018. Dożynki w miejscowości Żłownica 26 sierpnia 2018 roku. Czy mają państwo jakieś pytania, propozycje zmian? Proszę pani radna Szczęsny. Przewodniczący, Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich przegłosowała wniosek, aby Dożynki odbyły się w Kleszczowie. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłym roku, gdyby miały być, w 2019, no to ulica Główna będzie rozkopana i będzie trudniej Proszę o spokój. Nie na komisji przypomnieć, kiedy były to rządy w Kleszczowie, a ponieważ w komisji jest dużo radnych z Kleszczowa, więc zechcieliśmy, żeby były też Kleszczowie. No i przychodzi ta kolej na Kleszów, bo nie było. Szanowni państwo, ja tylko zaznaczam, że remont ulicy Głównej zacznie się od wiosny. Praktycznie już trwa. Ale po Żłownicy w prawo nie trafię. Jakby nie w kolejce. Ale teraz przypada do tej części, może miało być w Żłownicy na tym roku, nie? Ze względu na remont została przez Żłownicę. Mówiąc Żłownicę. Szanowni państwo, ja... To Żłownicy nie było. To Żłownicy nie było. Tak było. Szanowni państwo, ja uważam, że... To są zazdawcy w ogóle. Na to są żarty po prostu. To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. No to przepadnie mu. Szanowni państwo, proszę o spokój. Ty uciekł. Zrobimy ci Kleszczowa. Jest taka propozycja. Ponieważ tak wynika, wydaje mi się, z kolejności. Tak jest. Mniej więcej jest utrzymywane, że była Żłobnica. Nie wiem, pani radna wnioskuje o zmianę lokalizacji. Komisja zawnioskowała. No ale nie ma tej opinii. Nie, no musi tak zostać. Ja przy sobie też nie mam, ale komisja zawnioskowała właśnie wniosek, co został wczoraj. To w ogóle jest. To w ogóle tydzień później. To będzie nie w wakacjach. A tu teraz rozmawiamy o terminie czy o miejscu? Wniosek jest tutaj taki. Ale do tego nie jest. Terminie i miejsca. Jaki zawsze jest ostatnie? Tak,
Szanowni Państwo, nie wiem, mamy wniosek referatu ZOKP, także proponuję poddać ten wniosek pod głosowanie jako pierwszy z lokalizacją żłobnica. Jeśli nie uzyska akceptacji, to będzie naturalnym, że nie wiem, na Panie Przewodniczący, jest kolejny wniosek, ja nie będzie w żółci. Ja też jestem tego zdania. Normalności udało się. Ładne drogi i bezdane. Dobrze, szanowni Państwo. Proszę o spokój. W myśl wniosku, referatu, Nikle Szczono. Szanowni Państwo, naprawdę proszę. Proszę o spokój. W myśl wniosku referatu Nikle Szczona 26-27 maja 2018 roku i Dożynki Żłobnica 26 sierpnia. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? Proszę podnieść rękę, czy jest przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tysiu, trzymaj się. Pięć głosów za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące. Wniosek został przyjęty, czyli pozostaje żołnierz. Tak jest. Szanowni Państwo, kolejna informacja. Jak Państwo wiedzą, wybraliśmy zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. W dniu 11 stycznia 2018 roku zespół opiniujący otworzył ogłoszenia zgłoszenia kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2020. Na ławników do Sądu Rejonowego w Bogatowie, w tym do Sądu Pracy, zgłoszona została jedna osoba. Zespół opiniujący postanowił wystąpić z pismem do komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi z prośbą o przedstawienie opinii o kandydacie na ławnika. W związku z artykułem 162 paragraf 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Po otrzymaniu informacji z policji zespół spotka się ponownie i dokona oceny zgłoszonej kandydatki. Na ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim nie wpłynęła żadna kandydatura. Zespół opiniujący postanowił skierować pismo do prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim informujące o tym, że z powodu braku kandydatów Rada Gminy nie przeprowadzi wyboru ławnika do tego sądu. To jest dla Państwa informacja, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja z ławnikami, na jakim etapie jest zespół opiniujący. Szanowni Państwo, przyznał również do nas wniosek do wójta gminy Kleszczów oraz do radnych Rady Gminy. Mieszkańców naszej gminy zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w dofinansowaniu rocznej nauki naszej córki, uczennicy gimnazjum w szkole Foxcroft Academy znajdującej się w Stanach Zjednoczonych na rok szkolny 2018-2019. Rok szkolny w tej szkole, w tej akademii rozpoczyna się w połowie sierpnia. Pani kierownik, może poprosimy dwa słowa, czy my możemy... Nasz mieszkaniec? Czyli z uwagi na regulacje prawne nie możemy pomóc w tej sprawie. Nie, to jest zaplanowany wyjazd dopiero na przyszły rok szkolny. Tak, tak. Chcę tylko powiedzieć, że już wcześniej mieliśmy takie podanie z kilka lat temu. No też odmówiliśmy. Wtedy wiem, że chyba fundacja trochę tam wspomogła w tej nauce, ale my no takich regulacji nie mamy na dzisiaj. Panie Wójcie, chciałem złożyć z swojej strony kilka wniosków. Pierwszy wniosek prosiłbym o podjęcie działań. Ustawienie kilku koszy na śmieci obok Sol Parku na parkingu, ponieważ tam mieszkańcy zgłaszają, że no, nie ma tych pojemników, są tylko przy ulicy Sportowej, więc prosiłbym, żeby się zastanowić,
wybrać lokalizację tam na tym dużym parkingu, żeby kilka takich pojemników ustawić. Pojemniki na świecie, tak jak przy ulicy stoi. I druga kwestia, szanowni państwo, mieszkańcy zgłaszają taką sytuację, że Gminny Ośrodek Kultury organizuje wydarzenia kulturalne, gdzie są sprzedawane bilety i mieszkańcy mają zastrzeżenia, że na tych przedstawieniach, na tych wydarzeniach często pojawiają się osoby spoza gminy, a dla osób mieszkających u nas nie ma już biletów. Te bilety rozchodzą się na pewne wydarzenia bardzo szybko, dlatego też prosiłbym, żeby porozmawiać z panią dyrektor, czy może jakieś pismo wystosować, żeby wypracować jakiś system, nie wiem, być może sprawdzania tych osób, czy kontroli przy wejściu na takie wydarzenie, bo ja wiem, że z tego co ja się orientowałem, to są takie sytuacje, na przykład, że mieszkaniec kupuje kilka biletów na dane wydarzenie, po czym, no, ma do tego prawo, rozdaje je gdzieś tam wśród znajomych, wśród rodziny. Mieszkańcy zgłaszają, że idą, załóżmy, ciężko jest jakiś bilet nabyć, idą na dane wydarzenie, a znaczna część sali to są osoby, których w ogóle nie znają, które widzą pierwszy raz w życiu. Także prosimy tutaj w imieniu mieszkańców, żeby porozmawiać z panią dyrektor, może uda się wypracować jakiś system sprawdzania tych ludzi, czy wpłynięcia, żeby tę sytuację zmienić. Chciałem również poprosić w imieniu seniorów w miejscowości Kleszczów, tak jak w każdej miejscowości, co jakiś czas się spotykają i okazuje się, że nie mają sali w Gminnym Ośrodku Kultury na spotkania seniorów, że spotykają się gdzieś tam, nie wiem, czy w lokalu na dole, czy w innych lokalizacjach. Więc prosiłbym też o dyskutowanie tej sprawy. Nie powiem w ten sposób, przekazuję to, co mówią mieszkańcy, seniorzy, nie znam do końca tego tematu, co jest po stronie GOK-u, że takie spotkania seniorów nie mogą się odbywać w budynku, gdzieś tam na sali, czy w miejscach, którymi dysponuje GOK, więc prosiłbym również o interwencję w tej sprawie. I ostatnia prośba, prosiłbym urząd do następnej sesji o przygotowanie informacji na piśmie zestawienia kosztów utrzymania ucznia w każdej ze szkół na terenie naszej gminy. Czyli z uwzględnieniem opłat, nie wiem, za internat, załóżmy za wyżywienie, jeśli chodzi o zespół szkół, o gimnazjum czy tutaj inne szkoły, żebyśmy mieli porównanie, ile kosztuje gminę uczeń, załóżmy w szkole podstawowej w Kleszczowie, w szkole podstawowej w Miękińsku, w Solparku. Prosiłbym, jeśli jest możliwość, o przygotowanie takiej informacji. Nie, panie wójcie, nie piszę książki, po prostu chcę wiedzieć, jak to wygląda. Bardzo proszę pana radnego rządu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja mam nadzieję, że nie muszę tego wniosku, który składałem wcześniej, powtarzać, ale gdyby ten wniosek nie został zapisany, to składam wniosek o sprzedaż gruntów deweloperowi bądź jakiejś spółdzielni mieszkaniowej pod wybudowanie co najmniej czterech budynków wielorodzinnych na działkach w Uszczanowicach, należących do gminy Kleszczów. To w imieniu mieszkańców teraz chciałbym jeszcze poruszyć pewnego rodzaju problem i zapytać się, wiem, że zapytania radnych były w poprzednim punkcie, ale to jest taka informacja też, że od jakiegoś czasu Solpark Kleszczów prowadzi taką praktykę, że na zajęcia dodatkowe, ruchowo-sportowe chodzi się z karnetem wraz z okazaniem dowodu tożsamości. Mam uwagi od mieszkańców, że po pierwsze, taka informacja nie jest zamieszczona nigdzie w okolicach kasy, nie ma takiej informacji. Przychodzą mieszkańcy i są odsyłani z kwitkiem i muszą jechać, przysłowiowym, i muszą jechać do Czyżowa na Wolicę bądź gdzie indziej po dowód tożsamości, żeby móc uczestniczyć w tych zajęciach. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, na jakiej podstawie pracownicy Solparku mogą legitymować osoby. To jest drugi wątek. Trzecia rzecz to jest taki wątek, że ludzie bardzo często nie biorą
dokumentów ze sobą na zajęcia sportowe, z tego względu, że zdarzały się sytuacje na terenie Selbarku Kleszczów, że do szafek się włamano. Więc bardzo bym prosił, jeśli Urząd Gminy posiada jakieś informacje w tej sprawie, żebyśmy rozpoczęli dyskusję, ewentualnie wystosował pismo do prezesa Selbarku, z jakich względów, na jakiej podstawie. Przecież karnety są ze zdjęciami i widać, czy to jest ta, a nie inna osoba. Proszę Państwa, zgodnie z kartą powierzenia, o której to wcześniej już Pani Kierownik mówiła, z początkiem roku, jeżeli karnet, to zgodnie z kartą powierzenia, karnet jest ważny przez rok czasu, więc być może zdarzyły się sytuacje, że pracownik prosił o dowód osobisty na potwierdzenie tożsamości. Być może no, fakt faktem, że teraz w tych nowych dowodach nie ma meldunku, więc pewnie pracownicy powinni prosić o zaświadczenie o zameldowaniu, czyli mieszkaniec powinien się zgłosić do gminy i poprosić o zaświadczenie o zameldowaniu, żeby przedstawić, że ten karnet przedłużony ma ważność o kolejny rok. Bo proszę Państwa, te powierzenia mamy już od kilku lat. Zdarzały się sytuacje, że mieszkańcy już tutaj nie mieszkają, korzystają z tych karnetów. Natomiast są też takie sytuacje, że no, wchodzą na karnety osób bliskich, znajomych. No, zdarzały się takie sytuacje. Pewnie dlatego pracownicy sprawdzają. My mieliśmy już te uwagi. Interwencja już w tej sprawie była, Panie Kamilu, więc tutaj no, tak już reagowaliśmy. No bo pewnie tutaj Pan Prezes musi odpowiednio wydać polecenia. Natomiast, wie Pan, pracownik, jeżeli ma wątpliwości, czy dana osoba, to jest ta osoba na zdjęciu, bo niektóre karnety mają kilka lat, może poprosić o przedstawienie innego dokumentu, na którym jest zdjęcie, tak na potwierdzenie danych, że to jest ta osoba. Natomiast, ma Pan tutaj rację, nie powinno być to nagminne, że od każdego, no jeżeli zdjęcie jest i rzeczywiście można zidentyfikować osobę, to absolutnie, tak? I o tym informowaliśmy Selbark, była w tej sprawie interwencja, no żeby w tych sytuacjach no, już nie prosić dokumentu tożsamości, bo on był proszony przy wydawaniu karnetu. I osoba ma prawo wejść na karnet, a powiem więcej, ma prawo wejść też na dowód, jeżeli zapomni karnet, bo po PESEL-u można sprawdzić w systemie, czy osoba ma wydany karnet i ściągnąć z tego godzinę. Także to są te dwa elementy, na które ewentualnie można chodzić. Proszę Pan Radny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Pani Wójt, moim zdaniem to spółka Selbark w uzgodnieniu albo we współpracy z Urzędem Gminy w Kleszczowie powinna zweryfikować mieszkańców i ustalić, które karnety są aktualne, które nie ma system, w którym można wycofać poszczególne karnety i może być informacja, że jest nieaktywny. To po pierwsze. Po drugie, dziecko się zmienia. Ja mam sam karnety dzieci, które znacznie się zmieniły, bo jak dziecko miało 3 lata, były wyrobione. I co, mam zabrać ze sobą dowód dziecka, którego nie posiadam? Na przykład. No to tata widzi. Dobrze. To jest 15 zł wyrobienie nowego karnetu. Tak jak się wyrabia dowody osobiste. Oczywiście. Dla dzieci, tak? One też mają okres ważności, trzeba wyrabiać nowe. A propos jeszcze tego pierwszego. 5 lat mają dowody dla dzieci, tak? Dowody osobiste no dla dzieci. Ale przy tym małym dziecku, jeżeli jest wątpliwość, no nie wiem. To nie jest chyba jakiś duży koszt. Znaczy ja nie mówię o koszcie, tak? I rzeczywiście. Ale nie upłynął okres 5 lat. Dyskusji na ten temat, też na temat dzieci, doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście będzie trzeba stworzyć uregulowania dotyczące korzystania z tych karnetów. Bo być może no jest tutaj luka i Selbark no, też nie wie, jak się zachować. Mieszkańcy żądają, no bo mają prawo, bo mają karnet, tak? Są mieszkańcami. A to, co Pan powiedział na początku, Selbark ma możliwość oczywiście zweryfikowania. Tyle tylko, że Selbark musi zapłacić za każde udostępnienie danych. To jest 30 zł.
to proszę mi powiedzieć, jaki interes ma w tym spółka Solpark, żeby ona identyfikowała, bo to nie może się odbywać tak, że pracownik Solparku zadzwoni do gminy i zapyta się, ty słuchaj, Jan Kowalski z takiej ulicy, to jest mieszkańcem w tej chwili? Nie, ochrona danych, udostępnianie danych. Dobrze, a jaki interes ma, odbije piłeczkę, jaki interes ma spółka Solpark, nie wpuszczając osoby na basen czy na siłownię, skoro dokładnie znają tą osobę, bo to jest na przykład pracownik gimnazjum, który też korzysta notorycznie z uczniami z sali gimnastycznej czy z części basenowej. Też nie rozumie i dla mnie jest niedorzeczne takie zachowanie, jak klient przychodzi pierwszy raz, nie wpuścimy pana, ponieważ nie ma pan dowodu osobistego. Gdzie ta informacja jest? No proszę pana, jest na stronie internetowej, czyli ja, czy każdy inny przeciętny mieszkaniec mam obowiązek przeglądania czy śledzenia strony internetowej przed wyjściem na basen czy na zajęcia ruchowo-sportowe? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy mają państwo jeszcze jakieś wnioski?